Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest grupa oraz grupa abelowa. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam sporo kartek do pisania, sporo kartek i coś do pisania. Rozpoczynamy, moi drodzy, ciekawy temat związany z grupami oraz grupami abelowymi. W tym filmie będzie ponad 10 przykładów, w których będziemy sprawdzać, czy dana para, czyli zbiór z jakimś działaniem wewnętrznym, jest grupą lub też grupą abelową. I na starcie przytoczymy tutaj pewną definicję, którą będziemy się posługiwać i oznaczenia, którymi się będziemy posługiwać. Czyli daną parę, tak jak tu jest napisane, jakiś zbiór musi być dany. Nie zawsze to jest zbiór taki, jaki znamy, naturalny czy wymierny. Czasami jest to jakiś zbiór, który jest specjalnie na tę okazję stworzony. I działanie, które będziemy oznaczać różnie, nie tylko takim kółeczkiem, składającym się właśnie ze zbioru i z takiego działania określonego w zbiorze. I tu jest ważna informacja, moi drodzy, którą też będę często wspominać. To działanie musi być określone w zbiorze, czyli musi być tak zwanym działaniem wewnętrznym. Zdarzają się przykłady takie celowe na kolokwiach, że od razu na start dane działanie nie jest wewnętrzne, co znaczy, że jak zadziałam dwoma elementami, które łączy to działanie, nie należy wynik do naszego zbioru. O to tutaj właśnie chodzi. I to działanie, oprócz tego, że jest wewnętrzne, spełnia warunki. Jest łączne. Istotny element, działanie ma element neutralny, dla każdego elementu ze zbioru G, dla każdego, też podkreślimy to, nie ma wyjątków, istnieje element odwrotny. Jeżeli te trzy rzeczy, a tak naprawdę cztery łącznie z działaniem wewnętrznym są spełnione, mogę powiedzieć, że dana struktura jest grupą. Jeżeli dodatkowo mamy spełniony warunek G4, czyli działanie jest przemienne, wówczas mogę powiedzieć, że jest to po prostu grupa abelowa. I będziemy po kolei sprawdzać, tak jak wspomniałam na początku, ponad 10 przykładów różnej maści, że tak się wyrażę, dlatego zostańcie z nami i poćwiczcie, jeżeli macie akurat z tym problem lub się chcecie tego nauczyć. Pierwszy przykład przed nami. Na początku zobaczmy w ogóle, z czym mamy do czynienia. Nasza para składa się ze zbioru tego typu, który jest opisany zaraz obok następująco, i z działania mnożenia, po prostu zwykłego mnożenia liczb. Nic więcej, czyli ta kropeczka, jeżeli nie jest jakoś dalej objaśniona, to znaczy, że jest to po prostu zwyczajne mnożenie. I teraz ten zbiór, dosyć często zresztą spotykany przy badaniu właśnie struktur algebraicznych, jak jest zdefiniowany? Elementy, które należą do tego zbioru, wyglądają w taki sposób. Co to oznacza? Że jeżeli ja założę sobie, że x i y należą do zbioru Q nad pierwiastkiem z 5, tak to nazwiemy, to one w specyficzny sposób wyglądają. One muszą wyglądać tak, jak ten zbiór mówi. Czyli na przykład x to jest, powiedzmy, a plus b pierwiastków z 5, natomiast y to jest, powiedzmy, c plus d pierwiastek z 5. I tak to ma wyglądać. Oczywiście a, b, c, d, tak jak jest napisane w naszym zbiorze, muszą być liczbami wymiernymi. To też jest dosyć istotna informacja, czyli odczytaliśmy sobie, jak w ogóle posługiwać się danym zbiorem. No dobra, zaczynamy od naszego warunku, nazwijmy go G0, to znaczy od sprawdzenia wewnętrzności naszego działania. Czyli weźmiemy sobie, pomnożymy, bo musimy korzystać z naszego działania, czyli weźmy sobie x razy y. I teraz tak, jeżeli nie macie zdefiniowane, tak jak my tutaj, jakichś liczb, musicie zawsze podkreślić, do jakiego zbioru, czyli do tego wyjściowego, należą Wasze literki, że tak się wyrażę. Czyli my założyliśmy, że x, y należy do tego i wygląda w taki sposób. To wszystko trzeba dokładnie pisać. I teraz, jeżeli ja chcę przemnożyć sobie x razy y, to podstawiam to, czym jakby zdefiniowałam x oraz y, czyli a plus b pierwiastek z 5 razy c plus d pierwiastek z 5, moi drodzy. I tu tak naprawdę nie ma dużej filozofii, po prostu trzeba co zrobić? Wymnożyć każdy przez każdy i uporządkować. I my tu przepiszemy wynik, żebyśmy nie tracili po prostu też czasu na takie rzeczy. Wy proszę sprawdzajcie nasze rezultaty. I tak jak mówię, uporządkujemy to pod kątem wyglądu elementów ze zbioru.
Czyli my chcemy sprawdzić, czy jeżeli ja pomnożę, czy te liczby, co powstaną, będą właśnie w taki sposób wyglądać. I okazuje się, że będą, bo jeżeli, tak jak mówię, wymnożę każdy przez każdy i uporządkuję, dostaję coś takiego. Tutaj jest oczywiście mnożenie. I zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli A, B, C, D są wymierne, to to działanie też jest, należy do zbioru liczb wymiernych. I tak samo tutaj. Czyli spełniam już, że A i B, w cudzysłowie, czyli to jest tak jakby moje A, to jest moje B, też należy zgodnie z definicją tego zbioru do liczb wymiernych. I tu jest umieszczony mój pierwiastek z 5, który też muszę gdzieś mieć. Czyli jak najbardziej moje działanie jest działaniem wewnętrznym. Istotna sprawa, żeby sprawdzić. Idziemy teraz do pierwszego naszego warunku, czyli do łączności. Czym jest łączność? Łączność, moi drodzy, to jest, tak się można powiedzieć, po prostu przestawianiem nawiasów. Czyli jeżeli dobiorę sobie trzecią literkę Z, którą za chwilkę trzeba zdefiniować, to jeżeli przestawię ten nawias, to będzie lewa równa prawej. Po prostu. I teraz, moi drodzy, tak, zdefiniujemy sobie Z jako po prostu kolejną tutaj, jeżeli mamy CD, to weźmy sobie, że Z to będzie E plus F razy pierwiastek z 5, gdzie E, F należą oczywiście do liczb wymiernych, no i dzięki temu też Z należy do naszego wyjściowego zbioru. Tak jak wspomniałam, to wszystko trzeba pięknie zapisywać, żebyśmy wiedzieli w ogóle, że jak się posługujemy jakimiś literkami, to co one znaczą. Jak udowodnić coś takiego? Wychodzimy od strony lewej i dochodzimy do prawej, albo dochodzimy od lewej do jakiegoś momentu, od prawej do jakiegoś momentu i zobaczymy, czy się gdzieś spotkamy. Czyli idziemy, tutaj mamy x razy y w nawiasie razy z. Od czego zacząć? Zawsze zaczynacie od tego, co jest w nawiasie. Czyli tak naprawdę mamy x razy y, które robiliśmy wcześniej, więc tak naprawdę ten cały wynik tu mogę wpisać teraz w nawias. I tu, mówię szczerze, że jest to dosyć żmudne w każdym wypadku, dlatego po prostu trzeba sobie cierpliwie i dosyć skrupulatnie, że tak powiem, porachować to wszystko. I mamy razy i nasze z zapiszemy już tak, jak je zdefiniowaliśmy, czyli e plus f pierwiastek z 5. No i teraz zastanawiałabym się, jak to zrobić. Nie mam zdefiniowanego działania po prostu, więc muszę zrobić każdy przez każdy. Niestety tak muszę zrobić. I generalnie, jak to będzie wyglądać? Możecie użyć jakby tej formy pierwszej, możecie użyć innej formy. Natomiast w wyniku musicie dostać po prostu to samo. To znaczy, chodzi mi o to, że nie ze względu na to, czy użyjecie takiej formy, czy takiej, dobre, żeby po prostu wszystkie działania były wykonane poprawnie. I ja też podam Wam tutaj wynik końcowy, żebyśmy nie stracili ogromu czasu na te obliczenia. I to wygląda w taki sposób, jak wymnożymy sobie. Niestety się nie skraca tu nic, bo te literki tutaj tworzą osobliwe kombinacje. I Wy możecie sobie zatrzymać film i porównać po prostu z Waszymi obliczeniami. Niektórzy prowadzący po prostu mówią, o dobra, tu jest własność działania, nie musicie tego robić, ale większość wymaga, żeby pokazać, że jest tak faktycznie, jak ma być. Tak, i tutaj mamy plus 5ADF plus 5BCF i tu jeszcze mamy plus pierwiastek z 5 ADE i plus pierwiastek z 5 BCE. W taki sposób to wygląda. I ta lewa strona wygląda właśnie tak. I teraz, jeżeli byśmy zaczęli sobie prawą stronę, widzicie, że z takiej lewej strony dosyć ciężko byłoby nam teraz dojść na przykład do strony prawej, żeby to tak elegancko wyglądało. Dlatego zazwyczaj polecam, żeby po prostu zrobić to tak na tak zwaną piechotę, czyli wymnażamy sobie tutaj w taki sposób, czyli mamy x, to jest nasze a plus b pierwiastek z 5, a y razy z to jest ten y razy to z, które założyliśmy, ale sobie wszystko zapiszemy, czyli c plus d pierwiastek z 5 razy e plus f pierwiastek z
5. I tak to, moi drodzy, wygląda. I też to trzeba najlepiej wymnożyć sobie na piechotę, jak zwykłe mnożenie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma podanej definicji działania. Powtarzam to, ponieważ często jest gdzieś napisane, że składniki trzeba wymnożyć lub zadziałać w szczególny sposób. Jeżeli nie ma, to jest zwyczajne mnożenie, zwyczajne dodawanie itd. I my też zapiszemy sobie wynik końcowy i mamy tak. ACE. Potem mamy ACF pierwiastka z 5. Oczywiście najpierw zróbcie sobie mnożenie w nawiasie i dopiero potem przez tego X. Potem mamy ADE pierwiastek z 5. Potem mamy 5 ADF. ADF. Potem mamy BCE pierwiastek z 5. I mamy 5 BCF. 5 BDE. I 5 pierwiastek z 5 BDF. No i cóż, i trzeba to po prostu porównać. Dlatego weźmiemy sobie kolor i będziemy wykreślać te takie same elementy. Weźmy sobie tak, tu mamy ACE i tu mamy ACE. Można po prostu podkreślać, można wykreślać. Tu mamy ACF pierwiastek z 5 i tu. Tu mamy gdzieś ADE pierwiastek z 5 mamy. Przestawiła się tylko kolejność. Tu mamy 5 ADF. Jest. Jest. BCE pierwiastek z 5, potem mamy 5 BCF, mamy, 5 BDE, mamy i 5 pierwiastek z 5 BDF. I zobaczcie, zgadza się jak najbardziej, więc mogę napisać, że lewa strona równa się prawej i jak najbardziej moje działanie jest działaniem po prostu łącznym. Czyli mamy spełnione tutaj coś takiego. I teraz przechodzimy sobie do naszego drugiego warunku. Warunek drugi dotyczył elementu neutralnego, czyli istnienie elementu neutralnego. O co chodzi? Mamy sobie jakiś x, który jest opisany tym, co powyżej. Mnożymy go, bo takie jest nasze działanie, przez element neutralny i mamy dostać co? Z powrotem x. I oczywiście najlepiej, żeby to było działanie przemienne. Jak to zapisać teraz? Zamiast x wstawiamy to, co znamy, czyli a plus b pierwiastek z 5. E nie znamy, więc zapisuję je jako e. I teraz, moi drodzy, mogę od razu zapisać, że jest to działanie przemienne, dlatego że samo mnożenie jest przemienne. Więc zapisuję to w taki sposób. Czemu ma być równe? X-owi. Czyli ma być po prostu równe a plus b pierwiastek z 5. I teraz, moi drodzy, jak się przyjrzymy temu, możemy sobie nawet pod spodem jeszcze przypisać na przykład tę część i tę, tego równania długiego. Co zauważymy? Że tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w świecie mnożenia, to jest tylko jedna liczba, która spełnia to równanie i to jest 1. Dla e równego 1, jeżeli pomnożę, no to tak naprawdę nic się nie zmieni. Jeżeli wezmę to w nawias, to widać to bardzo dobrze. Ale pytanie, czy e należy teraz do mojego zbiorku? Czyli czy jestem w stanie przedstawić jedynkę, moi drodzy, jako tego typu element? To jest istotna sprawa, żeby ten element neutralny był w naszym zbiorze, bo inaczej to no, skąd on ma być? I teraz bierzemy sobie tak. A mogę wziąć jako 1, a B mogę wziąć jako 0. Dlaczego? Bo w dalszym ciągu 0 należy do zbioru liczb wymiernych. Czyli mogę przedstawić 1 jako 1 plus 0 razy pierwiastek z 5 i zapisuję, że ten element wówczas należy do mojego zbioru. Czyli tak istnieje element neutralny i on ma postać tego typu. Czyli a jest równe 1. Idę w takim razie do mojego trzeciego warunku, czyli dla każdego elementu ze zbioru Q istnieje element odwrotny. Jak ta nierówność, jak to równanie zapisać? Powiedzmy, że mamy znowu x, który mam opisany tak jak powyżej. Niech element odwrotny to będzie x do minus pierwszej. Tak go oznaczymy i to jest tylko symbol. To nie jest x do minus pierwszej, to nie jest u nas 1 przez x. Tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ale proszę tego tak nie traktować, jeżeli oznaczacie to jako x z gwiazdką czy a z gwiazdką, to proszę dostosować oznaczenia. I on co ma mi dać? Co to znaczy, że jest element odwrotny? On ma mi dać w wyniku działania element neutralny. O to chodzi.
Czyli jeżeli nie ma elementu neutralnego, nie ma elementu odwrotnego. Idziemy z tym dalej. Oczywiście musi być tutaj spełniona też przemienność. I w takim razie jak to zapisać dalej? Zapisuję sobie mój x jako a plus b pierwiastek z 5 razy, bo takie mam działanie. No x do minus pierwszej jeszcze nie znam, więc zostawiam. I to też jest przemienne na mocy tego, że samo mnożenie jest przemienne. I tu mam a plus b pierwiastek z 5 i to ma dać mi e, czyli 1. I teraz jak to zrobić? Zapiszmy sobie znowu kawałek tylko tego równania, czyli tę pierwszą część i tę ostatnią jedynkę. Jak to zrobić, jak w ogóle rozważać coś takiego? Jeżeli mamy do czynienia z mnożeniem tutaj, a nie jest to jakieś dziwne działanie, które mamy na przykład opisane specjalnie, mogę po prostu podzielić. Jest to zwykłe równanie, prawda? Mogę to podzielić i tyle. Czyli dzielimy sobie przez a plus b pierwiastek z 5. I co się okazuje? Wówczas mój element odwrotny wygląda w taki sposób. I ktoś by powiedział, no dobrze, i wówczas dla każdego elementu mam taki element, bo mogę wziąć dowolne a i b. I właśnie na tej dowolności jest pewna tutaj, proszę uważać, pewna pułapka. Bo jeżeli ja wezmę sobie a równe 0 i b równe 0, to będę miała 1 przez 0, a tego nie mogę mieć. Czyli musiałabym z mojego zbioru kół wykluczyć a i b równe 0. A tego nie do końca mogę zrobić. Dlatego już mam pierwszą parę, która mi odpada. Co więcej, jeżeli usunę niewymierność z mianownika, czyli pomnożę licznik i mianownik przez a, odjąć b pierwiastek z 5, dostaję tego typu wyrażenie, czyli a odjąć b pierwiastek z 5, a tutaj będzie a kwadrat minus 5b kwadrat. I tak naprawdę widzę, że dla tego typu wyrażeń, nie tylko dla samej pary a równe 0, b równe 0, mogę nie dostać elementu odwrotnego. Więc generalnie jest problem i wówczas co się mówi? Jeżeli nie dla każdego istnieje, to znaczy, że nie ma elementu, czyli brak. Czyli generalnie warunek nie jest spełniony, bo jest brak dla pary, którą znaleźliśmy i też dla pary a kwadrat, kiedy jest równe 5b kwadrat. Czyli można to rozważać w taki sposób. Chciałabym Wam jeszcze pokazać w tym kroku pewne rozważanie, które pomija to działanie. Jeżeli się nawet przyjrzycie tej pierwszej linijce tutaj, możecie sami dojść do wniosku, kiedy to równanie jest sprzeczne. I wówczas też na tej podstawie zbudować Waszą odpowiedź, bo jeżeli ja faktycznie do tego równania wstawię a równe 0 i b równe 0, to dostanę, że 0 równa się 1. Czyli no, znalazłam parę, która daje mi sprzeczność, czyli tego nie mam wówczas dla tej pary elementu odwrotnego. On nie istnieje. Czyli warunek G3, trzeci warunek o elemencie odwrotnym nie jest spełniony, co znaczy od razu, że mogę napisać, że to nie jest grupa. I dalej nie badam. Jeżeli, moi drodzy, któryś z warunków G1, G0, G1, G2, G3 nie jest spełniony, automatycznie kończycie. Nawet jeżeli to byłby G1, to nie jest grupa, już nie sprawdzamy dalej, bo po co? Chyba, że musicie sprawdzić pewne określone własności działań. Polecenie proszę zawsze dokładnie przeczytać. I też nie sprawdzam tego, czy jest to grupa abelowa, bo jeżeli to nie jest grupa, to tym bardziej nie będzie abelowa. I to jest, moi drodzy, przykład. Jeszcze raz powtórzymy. Specjalny zbiór o specjalnie wyglądających elementach, ale ze zwykłym mnożeniem. Jakby było z dodawaniem, możecie sobie sami spróbować zrobić. My przechodzimy już do następnego przykładu. W przykładzie drugim, jak widzicie, mamy zbiór, który jest dosyć mocno zawężony, czasami też takie bywają, i mamy operację mnożenia. Oznaczymy sobie ten zbiór, tak przykładowo, literką A. I jak to zrobić teraz? Jak zabrać się za tego typu przykład? Zaczynamy od warunku G0. Czyli piszemy, że bierzemy sobie x i y, które należą do A, i zastanawiamy się, czy x razy y też należy do A. Czy to działanie jest wewnętrzne? No ale, moi drodzy, ponieważ zbiór jest dosyć mocno zawężony,
tak naprawdę możemy zrobić mnożenie każdy przez każdy i tę odpowiedź uzyskać. I do tego posłuży nam po prostu tabelka, która także będzie nam bardzo pomocna w późniejszych naszych działaniach w pozostałych warunkach. Czyli robimy sobie tak, że piszemy tutaj po jednej, jakby i w wierszu, i w kolumnie, będziemy wypisywać elementy ze zbioru A. I także tutaj. Natomiast to, co będzie w środku, to będą jakby mnożenia, bo tu musimy zapisać nasze działanie, czyli my mamy do czynienia z mnożeniem. Czyli wyniki wpisujemy do środka. No to idziemy. Cokolwiek przemnożę przez jedynkę tutaj, no to się nie zmieni. Tak samo tutaj. Minus 1 razy minus 1 to jest 1, tu będzie minus i tu będzie i. Tu mamy, pamiętamy, i kwadrat to jest minus 1, tu będzie minus i tu będzie minus i kwadrat, czyli tak naprawdę 1, bo będzie minus 1 razy 1. Potem mamy minus i razy minus 1, czyli i. Potem mamy minus i kwadrat, czyli 1 i kwadrat, czyli minus 1. I dostaliśmy tabelkę, która, jak już mówiłam, będzie nam bardzo pomocna przy stwierdzaniu pozostałych własności. I co z niej możemy wywnioskować? Na pewno wywnioskujemy, że w środku tej tabelki, te czerwone wyniki, na pewno należą do zbioru A, bo mamy wśród nich minus i minus 1, 1 i nie ma tam jakiegoś dwójki, zera czy cokolwiek. Czyli na pewno mogę stwierdzić, że warunek G0 jest spełniony, działanie jest jak najbardziej wewnętrzne. Idziemy zatem do łączności. Czyli bierzemy sobie x, y, z, które należy do A, czyli może być tylko którąś z tych liczb, po prostu z tych elementów, nie więcej, nie mniej. I zastanawiamy się, czy zachodzi coś takiego. Czyli x, czyli takie przeniesienie po prostu nawiasów. I teraz, moi drodzy, tak naprawdę powiem Wam szczerze, że tu w przypadku tego przykładu ten G1, ta własność G1 jest taka dosyć intuicyjna, bo tak naprawdę my widzimy, że przykładowo weźmy sobie na przykład 1 razy minus 1 z tego zbioru i razy i. My widzimy, że ponieważ mnożenie jest łączne, to możemy sobie to po prostu zapisać jako 1 razy minus 1 razy i. I tak samo zrobić dla pozostałych przypadków. Dlatego widzimy, że jak najbardziej jest ten warunek spełniony i nie potrzebujemy tutaj jakichś większych wyliczeń. Oczywiście kąt przykładu też nie ma, bo tak jak mówię, po prostu mnożenie jest łączne. Tym bardziej na tak ograniczonym zbiorze. Czyli ten warunek jest spełniony, możemy powiedzieć, czyli mamy łączność. Idziemy zatem do istnienia elementu neutralnego. Czyli szukamy teraz czegoś takiego, takiego e, żeby x razy e równało się e razy x, równało się x, czy możecie tę równość zapisać inaczej. No i generalnie o co chodzi? Czyli muszę znaleźć coś, przez co jak pomnożę, to zawsze dostanę tę samą liczbę. No i tu patrzę sobie na tabelkę. Jaka jest liczba, przez którą jak pomnożę, to dostanę zawsze to samo? No i też tutaj oczywiście przychodzi nam na myśl co? Jedynka, bo jak zauważymy, pomnożę przez jedynkę, dostaję ten sam wiersz, lub tę samą kolumnę, moi drodzy. Co więcej, tutaj też mam jedynkę na skosie, ale na to nie patrzcie, bo to też czasami bywa mylne. Dlatego pamiętajcie, że szukacie czegoś, co w wierszu lub kolumnie daje Wam to samo. I oczywiście w tej samym wierszu i w kolumnie, czyli chodzi o to, że jeżeli tu mam 1 razy 1, mam dać 1, minus 1 razy 1, mam dać minus 1, a nie jakieś inne kombinacje, bo tu musi być x razy coś musi być x-em. I wychodzi nam w takim wypadku, że e równa się 1 i 1 jak najbardziej należy do naszego zbioru A. No bo to wynika nawet tutaj z naszej tabelki. Czyli jest istnienie elementu neutralnego. Bardzo się z tego cieszymy. Idziemy dalej do elementu odwrotnego. Żeby dla każdego elementu istniał element odwrotny, czyli x razy x do minus pierwszej musi się równać e. No i najlepiej, żeby to też było przemienne. No i to cóż, moi drodzy, trzeba to zapisać teraz trochę inaczej, czyli zapiszemy to sobie x razy x do minus pierwszej inaczej, bo element neutralny znamy, czyli wypisujemy, że to jest 1. I teraz, jak tak na dobrą sprawę, tu trzeba zrobić liczenie na piechotę, czyli każdy element wziąć, ponieważ są tylko 4, i znaleźć dla niego element odwrotny i zobaczyć, czy ten element odwrotny co robi? Należy do zbioru A.
No to ruszamy. Bierzemy najpierw jedynkę, czyli 1 razy x do minus pierwszej równa się 1. No stąd jest wniosek dosyć łatwy. Mnożenie mamy, nie jakieś dziwne działanie, możemy podzielić, czyli x do minus pierwszej jest równe 1 i to należy do a, czyli dla jedynki elementem odwrotnym jest 1. Ok. Teraz bierzemy minus 1. Minus 1 razy x do minus pierwszej ma dać nam element neutralny. No dobra, czyli wychodzi, że po podzieleniu mamy minus 1 należy do a. Jest ok. No dobra, czyli dla minus 1 jest minus 1. No dobra, fajnie. To teraz idziemy dalej. Czyli mamy i razy x do minus pierwszej równa się 1. Tu też możemy podzielić i dostajemy, moi drodzy, coś takiego ciekawego. 1 przez i. Jeżeli pamiętacie, trzeba usunąć i z mianownika, czyli pomnożyć górę i dół przez i. Czyli mamy tutaj i przez i kwadrat, a i kwadrat to jest minus 1, czyli wychodzi minus i. Ale na całe nasze szczęście minus i należy do zbioru a, czyli tutaj też jest ok. Ale widzicie, że dla jedynki była jedynka, dla minus jedynki była minus jedynka. No i okazuje się, że dla i jest minus i. Jest pewna tendencja tutaj. I teraz bierzemy minus i razy x do minus pierwszej równa się i. I co się okazuje? Że tu też mamy minus 1 przez i tym razem. Czyli tak naprawdę po usunięciu dostaniemy i. I to też należy do naszego zbioru a. Czyli okazuje się, że dla każdego, tak jak mówiliśmy na początku, elementu ze zbioru A istnieje element odwrotny, także należący do zbioru A. Czyli ten warunek jest spełniony. I tu macie przykład tego, bo jest to pierwszy przykład, gdzie mamy ten warunek spełniony. Jak to wygląda? Nie macie żadnego kontrprzykładu, nic nie możecie znaleźć. Dlaczego nie istnieje? Dla jakiego elementu nie istnieje? No dobra, czyli ten warunek jest spełniony. Co mogę stwierdzić teraz? Że na pewno a z działaniem mnożenia jest grupą. Mogę już na tym etapie to powiedzieć, bo są spełnione warunki od G0 do G3. Ale nasze pytanie jest także o grupę abelową, czyli sprawdzam warunek G4. I okazuje się, że jeżeli wezmę dowolne dwa elementy ze zbioru a, x i y i je przemnożę, to, moi drodzy, jak najbardziej jest, tak jak mówiłam wcześniej, mamy tutaj zwykłe mnożenie, czyli to mnożenie jest jak najbardziej przemienne i to też jest intuicyjne, nie trzeba tutaj robić jakiegoś tutaj wielkiego dowodu, po prostu można napisać albo stwierdzić, że mnożenie jest przemienne. I wiemy już w takim wypadku, że warunek G4 jest spełniony, zatem mogę dopisać, że jest to grupa abelowa. Więc, moi drodzy, pierwszy przykład, gdzie mamy taki pełne spełnienie tego wszystkiego i też pierwszy przykład z taką tabelką, którą zapraszam, żebyście stosowali, kiedy ten zbiór A jest troszeczkę zawężony, bo jeżeli on jest za bardzo duży, no to wiadomo, że ta tabelka nie ma sensu, bo będzie się dosyć konkretnie rozrastać. Ale z tej tabelki sporo rzeczy ciekawych można po prostu odczytać. No więc cóż. Przeanalizujcie sobie ten przykład. Oczywiście tu jeszcze nie dopowiedziałam, że tu oczywiście ta przemienność zachodzi w obu przypadkach, tak jak mówiłam na końcu, mnożenie jest przemienne. Jeżeli chcecie, to też możecie sobie gdzieś tutaj to dopisać, żeby ten cały przykład był bardzo dokładnie rozwiązany. W przykładzie trzecim mamy także ograniczony zbiór, który nazwiemy sobie na potrzeby naszego zadania A i działanie, jakim jest po prostu ponownie mnożenie. Moi drodzy, jak rozumieć zbiór A? To jest zbiór elementów, które wyglądają w taki sposób, że to jest 5 do K, które należy do zbioru liczb rzeczywistych, ale K jest tutaj liczbą całkowitą. Czyli nasze wszystkie liczby X, Y i Z, jak będziemy sobie podstawiać, to będą wyglądały jako 5 do K. Sprawdzamy na początku nasz warunek G0, czy to działanie mnożenia w ogóle tego typu elementów jest wewnętrzne. Weźmy sobie właśnie x i y, które należą do A. No jakoś ten x i y trzeba opisać, czyli jeżeli należy do A, to powiedzmy, że to będzie 5 do k tej, a y to będzie na przykład 5 do l. Musimy też dopisać, że k i l zgodnie z opisem zbioru A są liczbami całkowitymi. No to pomnóżmy je, czyli x razy y, bo działanie mamy mnożenia, jeszcze raz powtórzę, to jest 5 do k tej razy 5 do l tej.
z własności działań na potęgach mogę to zapisać jako 5 do K plus L. I teraz ważna sprawa. Po pierwsze, K plus L też jest liczbą całkowitą. Bo jeżeli K i L są całkowite, to ich suma też jest całkowita. Stąd wynika, że to też należy do zbioru A, jako że wykładnik jest całkowity. Stąd mogę stwierdzić, że jest to działanie wewnętrzne i przejść dalej. Idziemy do warunku pierwszego. Musimy wziąć tutaj jeszcze dodatkowo Z, czyli mamy X, Y, Z należące do A. X, Y będzie tak jak opisany powyżej, a Z niech będzie na przykład 5 do M. I M oczywiście też jest liczbą całkowitą. Musimy zbadać, czy działanie jest łączne, czyli badamy, czy x razy y razy z to jest x razy y razy z z odpowiednimi oczywiście nawiasami. No to zacznijmy od lewej strony. Lewa strona, jeżeli sobie wpiszemy, możemy już zamiast x razy y wpisać to, co wyszło wcześniej, czyli to będzie 5 plus k, 5 do potęgi k plus l razy i zamiast z wpisujemy to, co ustaliliśmy, czyli 5 do n. I teraz, moi drodzy, z własności działań tak naprawdę ja mogę opuścić ten nawias i zapisać to sobie jako 5 do k plus l razy 5 do m. Czyli to jest po prostu 5 do k plus l plus m. I teraz tak naprawdę powiem Wam, że można się tu pobawić w rozłączanie, bo nic nas nie stoi na przeszkodzie, żeby zapisać to w taki sposób przecież. Jako 5 do k tej razy 5 do l plus m. Mogę i zbijać, i rozbijać z własności działań na potęgach. A co to jest l plus m? To jest, moi drodzy, tu jest x, a tu jest tak jakby w nawiasie y razy z, czyli lewa strona równa się prawej. Taka zabawa, można to zrobić w taki sposób. Można też pod spodem zaraz w tym miejscu przerwać i napisać prawą stronę i dojść do tego samego momentu i zapisać, że lewa równa się prawej. Też jak najbardziej jest to poprawne. No dobrze, czyli widzimy, że warunek pierwszy jest spełniony. Jest to działanie na pewno łączne. To idziemy teraz do elementu neutralnego. Czyli, moi drodzy, sprawdzamy, czy jest jakieś e, takie, że x razy e równa się x i to oczywiście jest e razy x, czyli przemienność jest. No dobra, no to zapiszmy sobie x jako nasze 5 do k tej, to co założyliśmy na początku. E nie znamy, więc zapisuję jako e i to ma dać mi x, czyli ma dać mi 5 do k tej tak naprawdę. Okej. Okay. No, za chwilę o przemienności powiemy, bo ogólnie nawet można powiedzieć, że tu już zachodzi, bo mnożenie jest po prostu przemienne. Aczkolwiek, co się dzieje tutaj? Gdybym chciała zająć się tylko tą częścią równania, to jaki element musiałby wystąpić, żeby było to samo, że tak się wyrażę? No, ponownie wchodzimy w założenia, że e musi być równe 1. No, bo tylko jeżeli pomnożę przez 1, to dostanę to samo. No i teraz mamy pewien problem, ponieważ musimy pokazać, że e, element neutralny, należy do naszego zbioru. No i teraz musimy po prostu go przedstawić jako 5 do zerowej, czyli udało się, możemy to zrobić. I podkreślamy oczywiście, że 0 należy do zbioru liczb całkowitych jak najbardziej, więc to ma wszystko sens, czyli element neutralny należy, jedynka należy do zbioru A, czyli istnieje element neutralny i ten warunek drugi też jest spełniony. No to przechodzimy do warunku trzeciego, czyli do elementu odwrotnego. Czyli chcemy znaleźć taki element x do minus pierwszej, żeby dał nam element neutralny i oczywiście, żeby zachodziła przemienność. No dobrze, no to zacznijmy od tego, że nasz x to jest 5 do k tej. Nasz element odwrotny, który sobie symbolicznie, przypominam, oznaczamy x do minus pierwszej, równa się elementowi neutralnemu, czyli 1. Oczywiście ponownie mogę zapisać, że mnożenie jest przemienne w tej sytuacji, więc od razu ta część druga zachodzi. I teraz, moi drodzy, jak to zrobić? Zajmijmy się tą częścią ponownie, tą pierwszą, bo to nie ma znaczenia, czy weźmiecie tą, czy tą. Mamy 5 do k tej razy x do minus pierwszej ma się równać 1. Czy jestem w stanie jakoś zadziałać, żeby wyliczyć x do minus pierwszej? Mogę obustronnie pomnożyć przez 5 do minus k tej. Dzięki temu zredukuję je po lewej stronie i dostanę, że x do minus pierwszej
to jest 5 do minus k, bo 1 razy 5 do minus k to jest po prostu 5 do minus k. I teraz się zastanawiam, co z tym zrobić. A zwłaszcza, czy należy on do naszego zbioru A. Minus k, jeżeli k należy do zbioru liczb całkowitych, to minus k też należy do zbioru liczb całkowitych, bo na szczęście mamy tu i dodatnie, i ujemne liczby. Tym bardziej 5 do minus k należy do zbioru A. Stąd wnioskuję, że dla każdego elementu ze zbioru A znajdę element odwrotny takiej postaci, czyli wystarczy, że zmienię co? Znak na przeciwny i będę miała od razu znak, oczywiście czego? Znak wykładnika na przeciwny i od razu będę miała element odwrotny. Czyli nie ma tu opcji, że istnieje jakiś element, którego elementu odwrotnego nie ma. Bo jak widzicie, wystarczy tylko po prostu przestawić na przeciwny znak. Więc tu jest sprawa załatwiona, element odwrotny istnieje, możemy też przejść dalej. Więc moi drodzy, następny element, czyli G4, bo już możemy tu oczywiście napisać, że jest to grupa. Dać wniosek, że jest to grupa, ale czy jest grupa abelowa? No właśnie, i teraz tak, czy x razy y w tym wypadku równa się y razy x? Generalnie wiemy, że tak, bo już wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że mnożenie jest przemienne, ale pozwolimy sobie to napisać, bo x razy y to jest 5 do k razy 5 do l, zgodnie z oznaczeniami powyższymi. Czyli inaczej, to jest po prostu 5 do l razy 5 do k. Gdybyśmy chcieli się jeszcze bardziej pobawić, możemy to zapisać jako 5 do k plus l, czyli 5 do l plus k i rozbić to z powrotem, ale wiemy, że to na pewno zachodzi. Czyli jest to co? Grupa abelowa. Czyli co jest grupą abelową? Ta para. Zbiór razem z działaniem. Proszę o tym pamiętać, moi drodzy. Kolejny przykład, moi drodzy, to już para, która składa się ze zbioru liczb rzeczywistych i pewnego określonego odgórnie działania. To działanie polega na tym, że mamy dwa składniki. Bardzo proszę, żebyście zawsze patrzyli, w jakiej kolejności tu wszystko się odbywa, bo to ma sens i jest istotne. Czyli mamy pierwszy składnik i drugi składnik, które są dodane, czyli na nasze szczęście, ponieważ dodawanie jest przemienne, więc tutaj to nie do końca ma znaczenie, ale zapis samego działania jest istotny. Zaczynamy od naszego warunku G0, czyli sprawdzamy, czy nasze działanie jest wewnętrzne. I tak naprawdę tutaj wystarczy się przyjrzeć składnikowi A plus B plus pierwiastek z 5, czyli temu składnikowi tutaj, który mamy, oczywiście trzeba założyć, że A i B też jest rzeczywiste, no bo przecież działamy tutaj w zbiorze rzeczywistych. I teraz, moi drodzy, tak, jak to zrobić? Chodzi o to, żeby wykazać, że to też jest liczbą rzeczywistą. Jeżeli by nie było, na przykład byłoby zespoloną, no to byłoby gorzej, ale na pewno wiemy, że jest liczbą rzeczywistą, bo suma liczb rzeczywistych jest rzeczywista i plus 5 jest rzeczywista, czyli wszystko jest ok, jest to działanie wewnętrzne. Idziemy teraz do warunku G1, czyli wykazujemy łączność. Weźmy sobie w takim razie A, B, C, bo potrzebujemy trzech literek, należące do naszego zbioru E. Po prostu dowolne trzy liczby. I łączymy je teraz naszym działaniem w taki sposób. Czyli mamy po lewej stronie tak, a po prawej stronie mamy tak. No i tu jest troszeczkę zabawy i możecie ją zrobić w różny sposób, jak już wspominałam we wcześniejszych przykładach. No to spróbujemy dojść od lewej do prawej. Zobaczymy, czy nam się uda. Czyli zapisujemy sobie nasze działanie w ten sposób i ja już wiem, że A działanie B wygląda w taki sposób, czyli w nawiasie zapisuję A plus B plus 5. I tu mam działanie C. Jak to zrobić dalej? Wyobraźcie sobie teraz, że patrząc na to działanie, to jest wasz pierwszy czynnik, a to jest drugi. Czyli zgodnie z działaniem ma być pierwszy plus drugi plus 5. Czyli u nas to będzie A plus B plus 5, pierwszy czynnik, plus C plus 5. Tak to ma wyglądać. I teraz, jeżeli ja bym chciała dojść do tego, co jest tutaj, to musiałabym troszeczkę, że tak powiem, zakręcić, bo najpierw musiałabym dostać to, co jest w nawiasie, ale najpierw musiałabym mieć A plus i teraz w nawiasie musiałabym dać to, czym jest co? B plus, B działanie C.
Czyli, moi drodzy, jak to będzie? Będzie to w taki sposób. B plus C plus 5 jako drugi czynnik. Ale co z tą drugą piątką? No, działanie jest opisane w taki sposób, że zawsze musi być ta piątka na końcu, więc ta piątka pierwsza idzie do działania z nawiasu. A ta druga piątka idzie do tego działania, czyli ostatecznie wszystko uporządkowaliśmy i możemy zapisać, że to jest równe A działanie B działanie C. Jeżeli to Wam w ogóle nie odpowiada, możecie zrobić pod spodem prawa strona równa się i po prostu napisać A działanie B działanie C i zapisać, że to jest A działanie B plus C plus 5. Po prostu, tak jak jest, tylko że zamiast tutaj w naszym działaniu A i B macie B i C, czyli pierwszy i drugi. I potem połączyć jako pierwszy i drugi tym działaniem znowu, czyli tu będzie pierwszy plus drugi plus 5, czyli będzie pierwszy plus drugi, taki długi, plus 5. No i okazuje się, że to jest identyczne, tylko inna kolejność. Więc spróbujcie znaleźć swój najlepszy sposób na to wszystko, ale głównie chodzi o to, żeby jakby pokazać, że lewa strona równa się prawej, a nie od razu to napisać. Bo to też nie jest do końca dobre, jeżeli napiszecie i potem będziecie próbowali jakieś dziwne wnioski wysnuć na ten temat. No dobra, czyli lewa strona równa się prawej, więc możemy stwierdzić, że działanie jest działaniem łącznym. Ok, idziemy teraz do elementu neutralnego, czyli mamy wykazać, że mamy jakieś A, łączymy naszym działaniem z E, ma się to równać znowu A. No i oczywiście przemienność, przepraszam, jest mile widziana. I teraz, moi drodzy, tak, co to jest znowu to? Przyjrzyjmy się części tego naszego działania. No, generalnie pamiętamy, pierwszy składnik działanie drugi, tak jak idzie tutaj nasz opis. Czyli to będzie wyglądało w taki sposób. To będzie A plus E plus 5. To tutaj, po lewej stronie. I to mogę od razu wykazać, że jest przemienne, bo mogę to też zapisać w taki sposób, prawda? Dodawanie jest przemienne. A to jest po prostu E działanie A. Czyli wykazałam, że to równa się temu, a teraz chciałabym wykazać, że to równa się A. Czyli wezmę sobie tą część A plus E plus 5 i to ma się równać A. I czy istnieje taki element? Co więcej, czy on należy do naszych oczywiście zbiorów? No dobra, wiem, że mogę przenieść A na stronę prawą. No bo czemu nie? Czyli dostaję E plus 5 równa się 0, bo A się po prostu odejmie. No dobra, czyli wychodzi na to, że E, jak przeniosę piątkę, to jest minus 5. I zobaczcie, jaka ciekawa sytuacja. Zdefiniowane odgórnie działanie dało nam bardzo taki nietypowy przypadek elementu neutralnego. To jest jakaś minus piątka, ale minus piątka jak najbardziej należy do zbioru liczb rzeczywistych, więc możemy ją przyjąć. Ona istnieje, E jest równe minus 5 i jest ok, że tak się wyrażę. Czyli to jest spełnione. Mamy element neutralny i możemy podać, jak on wygląda. Mówię, nie zawsze proszę się spodziewać jedynki, zera i tak dalej. Bardzo różne są przypadki, więc nie przywiązujmy się do konkretnej wartości. I teraz warunek elementu odwrotnego. Czyli mam A, łączę go działaniem z A do minus pierwsze i ma mi dać E. I oczywiście tutaj przemienność też jest jak najbardziej mile widziana. No i teraz zapiszemy sobie, jak to się równa, co to jest w ogóle. Zgodnie z tym, co tu jest napisane, to jest A plus A do minus pierwszej plus 5. Mogę to oczywiście przestawić i dzięki temu wykazuję przemienność. I jest ok. I tu mam wykazane. Ale teraz chcę wykazać, czy ten element w ogóle istnieje. Bo to, że jest przemienne, to mi nie mówi, że dla każdego A będę miała element odwrotny. Czyli musi być równe E, a E odczytuje sobie z linijki wyżej, czyli jest równy minus 5. No i zaczynam teraz działać i moim celem jest wyliczenie czego? Wyliczenie tego, ile to jest równe. Więc już wiem, że mogę wszystko przenosić, co mi nie pasuje na prawą stronę, więc tylko A do minus pierwszej zostawiam po lewej i resztę przenoszę. Czyli po prawej stronie będzie minus 5 minus 5, czyli minus 10, minus A. I jak to teraz interpretować? Absolutnie, moi drodzy, tego nie odwracacie. Nie przemnażacie, nic nie robicie. To jest odpowiedź. Czyli to, co nam tu wyszło,
czyli symboliczny zapis a do minus pierwszy, pamiętajcie, że to jest symbol, to nie jest 1 przez a, to jest generator elementów odwrotnych tak zwany. Czyli chodzi o to, że jeżeli ja wezmę sobie dowolny element ze zbioru liczb rzeczywistych, 3 na przykład, to w tym zbiorze z tym działaniem, czyli w tej parze, w tej strukturze, elementem odwrotnym 3 do minus pierwszej to jest minus 10 minus 3, czyli minus 13. I tak jest. Więc moi drodzy, proszę jakby mieć to na uwadze, że nie zawsze też wyjdzie wartość, nie zawsze też jakieś dzielenie. To jest po prostu element odwrotny. I co więcej, nie mam zastrzeżeń. Każde cokolwiek wstawię, 0 i tak dalej, bo mogę, nie mam dzielenia. Wszystko będzie miało element odwrotny, czyli spełniona jest ta formułka dla każdego. Czyli mogę odhaczyć. I teraz warunek G4 praktycznie wykazaliśmy wcześniej, czyli że A działanie B jest równe B działanie A. Można to elegancko pokazać teraz, czyli A plus B plus 5 to jest po prostu B plus A plus 5. Czyli mamy przemienność, czyli jest to grupa abelowa. Oczywiście po G3 można było stwierdzić, że to jest grupa i po prostu potem tylko dopisać, ale już tutaj możemy zapisać na końcu po prostu, że to jest grupa abelowa. Bardzo ciekawy przypadek. Nie jest on trudny, ale będziemy mieć troszeczkę trudniejsze przykłady też. Jednakowoż proszę go sobie przeanalizować, czy to wszystko jest na pewno jasne. I przechodzimy do następnego przykładu. W przykładzie piątym naszym zbiorem jest zbiór liczb całkowitych i mamy takie ciekawe działanie opisane następująco. I zaczynamy od tego, że sprawdzamy nasz warunek G0, czyli sprawdzamy czy działanie jest wewnętrzne. Czyli tak naprawdę musimy się zastanowić, czy ta liczba, która nam powstała, jest liczbą należącą do zbioru liczb całkowitych. No więc, moi drodzy, zastanówmy się nad tym chwilę. Tak naprawdę wiemy, że z opisu tutaj naszego zbioru, a raczej domyślamy się, że A i B też są całkowite. Czyli jeżeli wezmę minus 1 do A, no to będzie wiadomo, minus 1 albo 1 pomnożę przez B, które jest całkowite, więc ta część będzie całkowita i minus 1 do B podobnie razy A, to jestem pewna, że ta liczba, która wyjdzie, też będzie całkowita. I to jest taki słowno-intuicyjny też dowód, że mamy tutaj spełniony warunek G0. Idziemy do naszego warunku G1. Bierzemy sobie trzy literki A, B, C, które muszą być całkowite. No i mamy wykazać coś takiego, czyli że mamy A, działanie B w nawiasie, działanie C równa się i to samo tylko przestawiamy nawiasy. I tu niestety no, nasz przykład jest troszeczkę taki delikatny w rozpisywaniu, dlatego polecam tu koniecznie zrobić lewą, a potem prawą stronę. Inaczej można się zaplątać bardzo mocno i nie dojść tak naprawdę do żadnego wniosku. Czyli co mamy po lewej stronie? Ten nawias zapiszemy sobie już w tej postaci, jaką mamy daną. Czyli mamy minus 1 do A razy B dodać minus 1 do B razy A. I to, moi drodzy, ma iść jako działanie C. I teraz tu sobie trzeba wyobrazić to bardzo mocno. Przypatrzmy się temu, jak to działanie jest określone. Gdybyśmy ponumerowali sobie 1, 2 zamiast A i B, to widzimy, że najpierw jest minus 1 do pierwszej razy drugi, dodać minus 1 do drugiej razy pierwszy. I teraz u nas to jest tak jakby jedynka, a to jest dwójka. Jakkolwiek sobie to ustalicie, czy to będzie gwiazdka i cokolwiek, spróbujcie sobie w taki sposób takie inne działania wyobrażać. I teraz co chcę zrobić? No, na początku mam minus 1 zgodnie z oznaczeniem do jedynki, czyli do tego wszystkiego. Dlatego, tak jak mówiłam, jest to dosyć interesujący przykład, dosyć taki, musicie po prostu uważać na oznaczenia i tak dalej. Razy B, czyli razy drugi, a naszym drugim jest C. Dodać minus 1 do drugiego, a naszym drugim jest C, razy pierwszy, czyli razy ten cały nawias.
Okej, okay, wygląda to ciekawie, dlatego na chwilę to zostawimy, moi drodzy. Nie będziemy w ogóle tego na razie rozpatrywać. Zastanowimy się, co z tym zrobić później. I teraz tak. Idziemy do prawej strony i okazuje się, że po prawej stronie mamy tak. A, działanie i teraz tu mamy B i C, czyli pierwszy, drugi. Tak to rozumiemy. Czyli tak naprawdę mamy co? Minus 1 do pierwszego, a naszym pierwszym, tak sobie ponumerujemy, jest B, czyli do B. Razy drugi, u nas drugim jest C. Dodać minus 1 do drugiego, czyli do C, razy pierwsze, czyli B. Jeżeli chcecie, to możecie sobie też kolorami to zrobić. Też będzie tutaj dosyć jasno. I teraz z kolei to działanie musimy zrobić. To tutaj. Czyli to jest teraz jedynka, a to wszystko jest dwójka. Czyli mamy minus 1 do pierwszego, no to będzie minus 1 do A. No to jest ok. Razy drugi. I ten drugi to jest cały ten nawias. Dodać. Minus 1 do drugiego, czyli do całego tego nawiasu. I to wszystko jest, moi drodzy, w potędze. Razy pierwszy, czyli razy A. I teraz przyjrzyjmy się temu ogólnie, jak to wygląda. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby to działanie było na przykład łączne, po prostu. I teraz tak, jeżeli przyjrzę się pierwszemu składnikowi, tutaj, powiedzmy, tu mamy minus 1 do jakiejś dziwnej potęgi razy C. I teraz zastanawiam się, gdzie mam razy C. Razy C mam tutaj. I teraz, czy jest szansa, że jak wymnożę to, to da mi ten składnik? No wymnóżmy. Czyli będzie minus 1 do A razy minus 1 do B, czyli A plus B, bo jak mnożę, to mogę dodać potęgi, razy C. Nie wygląda to tak samo. I tak samo, jeżeli byśmy się przyjrzeli, na przykład tutaj będziemy mieć razy A. No też nie ma szans, żeby zdobyć taką potęgę. Dlatego tu już od razu widzimy, że to działanie na pewno nie jest łączne, bo ono po prostu nie ma szans, żeby tutaj lewa strona równała się prawej. Oczywiście, jeżeli chodzi o literki ogólne, bo jeżeli byśmy chcieli jakieś szczególne przypadki liczb całkowitych tutaj podać, zachodziłoby, ale my chcemy mieć dla zbioru całego liczb całkowitych. Stąd kończymy na warunku G1. Czasami tak jest, czasami nawet na G0 się kończy i od razu piszemy, to nie jest grupa. I koniec, moi drodzy. Nawet kąt przykładu nie trzeba podawać, ponieważ już widzimy tutaj, że to zapisanie no, absolutnie nie da nam w przekształceniu niczego. No tu możemy się pokusić ewentualnie, zobaczcie, przy B nam będziemy mieć minus 1 do A plus C, tak samo jak tu. Ale już przy A też nie ma szans, dlatego tu tak naprawdę tylko chyba współczynnik B daje nam ten sam wspólny element po lewej i po prawej stronie. W przykładzie szóstym, moi drodzy, mamy zdefiniowaną naszą parę w sposób następujący. Mamy zbiór liczb całkowitych i działanie, którym jest minimum A i B, czyli najmniejsza z liczb A i B, z pierwszej i drugiej liczby. Sprawdzamy, czy to działanie jest działaniem wewnętrznym, ale jeżeli się przyjrzycie od razu, to widać, że jest działaniem wewnętrznym, ponieważ wynikiem naszego działania będzie albo A, albo B. Skoro A jest liczbą całkowitą, B jest liczbą całkowitą, to jak najbardziej wynik jest też całkowity, no bo jeżeli to jest A lub B, no to musi być całkowity, czyli należy do naszego zbioru z naszej pary. Moi drodzy, sprawdzamy teraz warunek łączności, czyli bierzemy sobie ABC, które należą do zbioru liczb całkowitych i sprawdzamy, czy A.B, tak to sobie będziemy mówić, równa się A.B.C. No i teraz jak to zrobić? Najlepiej znowu zacząć od lewej strony, od prawej i zobaczyć, gdzie to nas doprowadzi. Czyli idziemy do lewej strony. I tu generalnie sytuacja jest bardzo interesująca, no bo chodzi o to, że my po prostu musimy się zastanowić, jak w ogóle się zabrać za takie coś jak minimum. Przede wszystkim, jeżeli chcemy działanie z nawiasu pierwszego, no to zapisujemy je już zgodnie z tym, jaka jest definicja. I kropka C. I teraz, moi drodzy, tu jest ciekawa sprawa. Jeżeli ja chcę zapisać to działanie, to ja wiem, że
to będzie mój element pierwszy. Czyli tak naprawdę zapisałabym to w taki sposób, że minimum z minimum A, B i jeszcze dodatkowo C. Czyli tak naprawdę to minimum wchodzi mi do środka. Inaczej tego nie mogę zapisać, bo tak jak mówiłam, możemy sobie spokojnie tutaj pisać, że to jest pierwszy, to jest drugi element i dzięki temu wstawiać to do naszego zdefiniowanego wcześniej działania. I tak to wygląda. No to sprawdźmy, jak będzie wyglądała prawa strona i będziemy za chwilkę zastanawiać się, czy to w ogóle jest łączne. Tu będzie inaczej, bo tu mamy w nawiasie B i C, czyli będzie na początek minimum B i C, bo bierzemy najpierw to, co jest w nawiasie, a teraz to jest pierwsze działanie, jakby pierwszy element, przepraszam, a to jest drugi. Czyli teraz będę miała minimum z A, ale tu będzie z kolei minimum B i C. I teraz zastanówmy się chwilę, czy to ma sens. I teraz trzeba by rozpatrzyć kilka przypadków, tak naprawdę, moi drodzy. Dlatego, że to zależy od tego, co będzie najmniejszym elementem. Więc weźmy sobie przypadek pierwszy. Weźmy, że A jest najmniejszym elementem z tych trzech. Wówczas widzimy, że po lewej stronie dostaniemy A, bo jeżeli będzie najmniejszy, to tu wyjdzie A, a C będzie i tak większy, no to też wyjdzie A. I po prawej, jeżeli na przykład B jest mniejsze niż C, to będzie B, ale A i tak jest mniejsze niż B, więc będzie A. Czyli w pierwszym wypadku jest OK. Weźmy sobie w drugim wypadku na przykład, że B jest mniejsze od A, mniejsze od C. Czyli dostajemy tą samą metodą dedukcji, spróbujemy. Czyli na początku będę miała tutaj B, ale B jest mniejsze niż C, czyli też będzie B. Tu z kolei dostanę najpierw B, ale i tak jest A większe niż B, więc będę miała B, czyli dostaję to samo. I weźmy sobie jeszcze trzeci przypadek, czyli że C jest mniejsze od A, mniejsze od B. I teraz mamy najmniejsze C. Oczywiście możemy te przypadki jeszcze tutaj zamieniać, ale to nie o to chodzi. To chodzi głównie o to, co jest najmniejszym elementem. Czyli tu dostaniemy podobnie, że jeżeli C jest najmniejsze, to tu tak naprawdę może wyjść cokolwiek, ale i tak wyjdzie ostatecznie nam C po lewej, a po prawej tu wyjdzie C, no ale A jest większe, czyli i tak wychodzi. I tak dalej, i tak dalej. Czyli ostatecznie okazuje się, że faktycznie lewa strona równa się prawej i nasze działanie jest działaniem łącznym. Ponieważ tego typu działania ogólnie maksimum i minimum są łączne. To już można sobie gdzieś w razie czego zapisać, gdybyście potrzebowali. I teraz, moi drodzy, tak, G1 mamy spełnione. Oczywiście, tak jak wspomniałam, możecie tutaj przypadki wszystkie rozważyć, ale jakby metoda dedukcji będzie nas prowadziła do tego samego wniosku. Idziemy teraz do G2, czyli chcemy mieć A.E i E.A równa się A, czyli szukamy elementu neutralnego. I co my tak naprawdę chcemy? No więc, moi drodzy, wiemy, że to będzie przemienne, czyli możemy zapisać, że minimum A z E na pewno równa się minimum E z A. Czyli widzimy, że ta przemienność, którą chcemy, zachodzi. Od tego zacznę. Ale teraz idziemy do tego, co jest takie najmniej jakby jasne. Czyli jeżeli ja wezmę sobie, powiedzmy, że A.E musi się równać A, czyli w tę stronę, to znaczy, że minimum z liczb A i E musi się równać A. Co my chcemy? Wyobraźcie sobie teraz słownie, że ja zawsze chcę, żeby A było najmniejsze. To znaczy, że E musi być cały czas większe dla każdego A. Czyli jeżeli A należy do zbioru liczb całkowitych, to E musi być cały czas większe od A. I tu zachodzi pewna sprzeczność, dlatego że nie istnieje wystarczająco dużo ogólnie dla każdego A, nie istnieje E, dlatego że w zbiorze liczb całkowitych nie ma elementu największego i ja zawsze mogę znaleźć od niego większy. Czyli zapiszemy sobie tutaj, że w zbiorze liczb całkowitych nie ma L2, czyli elementu największego. I to, ten wniosek, to sformułowanie automatycznie pokazuje nam i dowodzi tego, że warunek G2 niestety nie jest spełniony i nie dla każdego tutaj zawsze znajdziemy jakby element, który nie będzie spełniał tego równania.
bo tak jak tutaj zapisałam, w zbiorze dzieci całkowitych nie ma elementu największego. Stąd niestety, ale to tutaj działanie w tym zbiorze nie jest grupą. Możecie sobie sprawdzić na przykład jeszcze dodatkowo maksimum, zobaczycie co wtedy wyjdzie, jakie wyjdą wnioski ciekawe, ale pamiętajcie o tym, że czasami jakby nie da się rozważyć tego tak do końca algebraicznie, tego warunku G2 w tego typu sytuacjach i wtedy po prostu trzeba zastosować definicję lub też takie dedukcyjne myślenie dla waszego działania. W przykładzie 7 mamy do czynienia ze zbiorem macierzy pewnej postaci, tutaj mamy zapisane, i operacją mnożenia macierzy. Ta kropeczka to jest zwykłe mnożenie macierzy. No i moi drodzy, generalnie to jest bardzo ciekawy przykład, tak jak każdy, ponieważ macierze są dosyć specyficzne, bo jak wiecie, na przykład mnożenie macierzy nie jest przemienne, ale nie wszystkich. Dlatego tu trzeba mieć na uwadze pewne operacje na macierzach. No ale sprawdźmy na początek to, co interesuje nas najbardziej, czyli warunek G0, który dotyczy wewnętrzności działania. No dobrze, bierzmy sobie dwie macierze A i B, które należą do naszego zbioru macierzy postaci, czyli do zbioru M. Niech A będzie wyglądało tak jak macierz, która jest podana tutaj, taka wzorcowa macierz. Natomiast B, jak się domyślamy, to będzie to samo, tylko miało po prostu zmienioną literkę. I teraz zastanowimy się, czy pomnożenie tych macierzy, bo z taką operacją mamy do czynienia, też zachowa nam macierz wzorcową, czyli taką macierz z postaci ze zbioru M. No to pomnóżmy. Już nawet tutaj nie chodzi o to, czy mnożymy A razy B, czy B razy A, bo pamiętajcie, że obie operacje powinny dać macierz wzorcową. No dobra, czyli mnożymy sobie. Zapiszemy, ponieważ lepiej widać, jak sobie zapisze się obok siebie dwie macierze. I pamiętamy, że mnożymy wiersz razy kolumnę. No dobrze, czyli zaczynamy. Mamy pomnożyć najpierw wiersz pierwszy razy pierwszą kolumnę, czyli minus 1 do A razy minus 1 do B. To jest po prostu minus 1 do A plus B, bo potęgi mogę dodać. Dodać A razy 0, czyli po prostu 0. I to jest pierwszy element. Potem, moi drodzy, mamy minus 1 razy B, czyli mamy B razy minus 1A. Sobie zapiszę w taki sposób. Dodać A razy minus 1 do B, czyli dodać A razy minus 1 do B. Przechodzimy do drugiego wiersza i pierwszej kolumny, czyli mamy 0 razy to, dodać minus 1 do A razy 0 i wychodzi nam 0. 0 razy B to jest 0, dodać minus 1 razy minus 1, czyli minus 1 do A plus B. I teraz przyjrzymy się temu, co nam wyszło, ale bardzo uważnie, dlatego że zobaczcie, wzorcowa macierz, co nam mówi, jak to odczytamy. Tu ma być 0, mamy 0. Tu i tu ma być na przekątnej element minus 1 do literki jakiejś. No mamy, do dwóch, ale jest ok. Tu jest to samo. Ale co nam dalej mówi? Że tu musi być to samo, co jest w potędze. A my, moi drodzy, mamy coś więcej. I co się okazuje? Okazuje się, że tutaj nie dopisałam, bo A jest całkowite przede wszystkim. I tak samo tutaj musimy napisać, że A i B jest całkowite. I okazuje się, że tylko w szczególnych przypadkach ta macierz należy do zbioru B, zbioru M. Czyli kiedy? Tu musiałoby być A plus B, czyli to, co jest w tej potędze zgodnie ze wzorem macierzy. I kiedy to zachodzi? Kiedy A i B są parzyste, czyli tylko dla A i B parzystych to należy do zbioru M. Ale my chcemy wszystkie liczby całkowite, czyli też nieparzyste. Przy nieparzystych mielibyśmy minus B minus A, ale tu z kolei tego minusa by nie było, prawda? W potędze, bo byłby on z przodu tutaj w podstawie. I teraz, moi drodzy, bardzo ciekawa rzecz się stała, dlatego że ta macierz dla wszystkich liczb całkowitych nie należy do zbioru M. Co oznacza, że jest to, nie jest to działanie wewnętrzne, czyli warunek nie jest spełniony i nawet nie będziemy szli dalej, ponieważ każde następne wnioski będą tutaj
błędny, ponieważ nie będzie to należało do naszej wzorcowej macierzy. I przykład ten uczula bardzo mocno. Jeżeli macie zbiór macierzy, liczb, postaci, mieliśmy takie 5 do K i tak dalej, pamiętajcie, że to ma wyglądać tak, jak jest podany wzór. Łącznie z kolejnością, z literkami, z miejscem tych literek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli coś gdzieś się zmienia i jest tylko w szczególnych przypadkach, to już nie jest macierz wzorcowa, to już nie jest nasz wzorcowy po prostu przykład. W przykładzie 8 mamy do czynienia z następującą parą. Mamy tutaj zbiór liczb rzeczywistych tym razem i działanie kropka. Działanie kropka z kolei jest zdefiniowane następująco, czyli musimy tutaj, jeżeli połączymy dwa elementy, to wtedy one dają nam tutaj taki wynik. Oczywiście te elementy pochodzą ze zbioru liczb rzeczywistych i zaczynamy, moi drodzy, od sprawdzenia warunku G0. Czyli czy nasze działanie jest działaniem wewnętrznym? No więc jeżeli się przyjrzymy ogólnie, jak to działanie jest zbudowane, czyli co daje w wyniku, czyli mamy tutaj coś takiego, no to jeżeli A i B jest rzeczywiste, to tym bardziej, moi drodzy, AB minus A minus B plus 2 jest rzeczywiste. Nie mamy tu jakiejś konkretnej postaci naszego wyniku z góry jakby zdefiniowanej, więc możemy spokojnie uznać, że jest to działanie wewnętrzne. Czyli warunek G0 jest spełniony. Idziemy do G1. Czy działanie jest łączne? Bierzemy sobie trzy elementy. A, B oraz C. I teraz tak, one wszystkie muszą należeć do zbioru liczb rzeczywistych i musi zachodzić, jeżeli chcemy, żeby było działanie łączne, musi być tak, że jeżeli połączymy A.B.C, no to mamy, że to jest A.B.C. I teraz najlepiej tu zacząć od lewej, potem od prawej i zobaczyć, co wyjdzie. To też zrobimy. Czyli mamy następujące wyniki. Tutaj po lewej stronie, jak sobie połączymy A i B, możemy przepisać to, co mamy u góry. I mamy kropka C. I co to nam daje? To, co wcześniej mówiliśmy, warto wówczas zaznaczyć sobie, że jest to jakby pierwszy człon, a to jest drugi człon. I tutaj też jest jakby jedynka i dwójka. I teraz, jak to działa? Na początku mam mieć jedynkę razy dwójkę, czyli muszę przemnożyć cały ten nawias razy C, zwykłym mnożeniem. Więc mogę zrobić na przykład już od razu ABC minus AC plus BC, minus BC, przepraszam, plus 2C. I to wygląda w taki sposób. I teraz, moi drodzy, jeżeli chcę działać dalej, to muszę zobaczyć, co jest tutaj po minusie. Po minusie jest potem pierwszy człon, czyli cały mój nawias. Czyli od razu zmienimy znaki, czyli będzie minus AB plus A plus B minus 2. Potem mam minus drugi człon, czyli minus B, u nas to będzie C, czyli mamy minus C i muszę na końcu dodać 2. Po prostu. Tak musi być i koniec. No więc, moi drodzy, co się dzieje z tym dalej? Możemy tu próbować skracać jak najbardziej, z tego względu, że się da. Tutaj mamy na przykład opcję zredukowania tej minus 2 i plus 2. Tutaj mamy też opcję zredukowania 2c oraz c. I z tego, co widzę, to wszystko, czyli zobaczmy, co nam ostatecznie zostało. Czyli mamy abc minus ac minus bc minus ab plus a plus b i zostaje nam plus c. Tak wygląda strona lewa. To spróbujmy iść do strony prawej, czyli mamy tutaj już A kropka i B kropka C już zapiszemy sobie w tej formie, już takiej, która jest na działaniu. Czyli tu będzie tak jakby nasza jedynka, tutaj jest dwójka, czyli mamy na początku jedynkę razy dwójkę, czyli będzie B razy C, minus pierwszy człon, czyli B, minus drugi, czyli C, plus 2. No i tu, podobnie jak wyżej, trzeba zaznaczyć, co jest jedynką, co jest dwójką i przyjrzeć się naszemu działaniu. No i teraz mamy tak. Na początku mamy jedynkę razy dwójkę, czyli musimy pomnożyć A przez cały nawias, czyli będzie ABC minus AB minus AC plus 2A. No i co mamy dalej? Dalej mamy minus pierwszy, czyli minus A, minus drugi, czyli minus nawias, czyli minus BC plus B plus C minus 2 i na końcu musi być dwójka. I teraz znowu patrzymy, czy coś da się skrócić. Znowu skrócą się dwójki,
I tutaj widzimy, że się zredukuje a do 1. Czyli ostatecznie mamy następujący wynik. Mamy abc minus ab minus ac minus bc plus a plus b plus c. I już widzicie, że większość się zgadza, ale warto wziąć sobie kolor i zobaczyć, czy na pewno się zgadza, żebyśmy się nie pomylili. Czyli tak, abc jest, ac minus ac jest, minus ab jest, minus bc jest i abc jest, abc jest. Dzięki temu widzimy, że lewa strona równa się prawej, czyli mamy warunek łączności jak najbardziej spełniony, czyli jest ok. Wtedy możemy iść do warunku G2, czyli warunku istnienia elementu neutralnego. No dobra, o co chodzi? Musi zachodzić coś takiego, że mamy A.E równa się E.A równa się A. Tak jak mówiłam, przemienność możemy sprawdzić teraz lub później, ale generalnie możemy na tym przykładzie zrobić to w tym momencie, ponieważ jeżeli zadziałamy naszym działaniem kropka, to mamy tak, A razy E minus A minus E plus 2. I jak tu wykazać, że to jest przemienne? Generalnie wystarczy tak naprawdę skorzystać z własności działania mnożenia i odejmowania, czyli to mogę zapisać jako EA, natomiast tu mogę zapisać jako minus E minus A. Nie zmienia mi to w wyniku, jeżeli je zamienię, bo dalej znaki, które są przed nimi, są takie same. I na końcu plus 2, a to jest po prostu E.A. Czyli tu wykazaliśmy, no to znajdźmy element neutralny. No to tak, A.E równa się A. Co to znaczy? To jest równoważne temu, że A razy E minus E plus 2 musi się równać A. Tak to wygląda u nas. I teraz widzimy, że to A mogę przenieść na stronę prawą, czyli będę miała AE minus E, mogę nawet dwójkę przenieść, czyli będzie 2A minus 2. I co się dzieje dalej? Dalej, moi drodzy, mogę wyłączyć E, czyli wyłączam E i zostaje mi w nawiasie A. Minus 1 równa się 2A minus 2. I teraz tak, dzielę sobie przez A minus 1, czyli moje E to jest 2A minus 2 dzielone przez A minus 1. I teraz tak, jeżeli generalnie się przyjrzymy temu, to co się dzieje? Jeżeli wyłączę dwójkę tutaj, to powstaje mi też A minus 1. Czyli ogólnie dostaję element neutralny równy 2. Ale jest pewna sytuacja taka interesująca, ponieważ po drodze zauważyliście, że dzieliliśmy przez A minus 1. Czyli pytanie jest, jeżeli tu dzieliliśmy, co się dzieje, kiedy A jest równe 1? I warto sobie te pytania zadawać i nie chować je gdzieś tam pod dywan, tylko zastanowić się, co się właśnie będzie działo, kiedy ja wstawię to kłopotliwe coś, co mi zniknęło, no ale przecież nie musiało. No i teraz przejdźmy tutaj z powrotem. Jeżeli ja tu bym wstawiła to kłopotliwe a równe 1, jeżeli dostanę sprzeczność, to znaczy, że jest kłopotliwe bardzo. A jeżeli nie, no to może jakoś przejdziemy. Jeżeli ja tu wstawię 1, to mam po lewej stronie 0 i po prawej stronie mam 0. No ale jest to tożsamość, czyli wszystko jest w porządku, czyli nic złego się nie dzieje tak naprawdę i dla a równego 1 po prostu mam nieskończenie wiele rozwiązań. Ale dalej spełnienie istnienia jak najbardziej zachodzi. Poza tym a równe 1 mam po prostu element neutralny e równe 2. Czyli jest tu jak najbardziej w porządku, ale tak jak mówię, proszę nie uciekać i sprawdzić, co się dzieje, bo zdarza się często, że na przykład gdyby tu było co innego, na przykład niż plus 2, tylko jakaś inna liczba, mogłoby być tak, że po prostu zachodziłaby sprzeczność i wtedy nie ma tego elementu neutralnego, no bo mamy kontrprzykład a równe 1. Warunek G3, czyli istnienie elementu odwrotnego, czyli mamy A.A do minus pierwszej ma się równać E. I oczywiście musi zachodzić tutaj przemienność. No więc moi drodzy, jak na tym w ogóle, co tu zrobić? Musimy przede wszystkim, wiemy generalnie, zacznijmy od tego, że zachodzi na pewno przemienność, bo jeżeli napiszemy sobie A.A do minus pierwszej i wstawimy, czyli będziemy mieć tutaj to, co właśnie piszę, to tak jak pokazywaliśmy na elemencie neutralnym, wystarczy odwrócić elementy, korzystając z własności działania mnożenia i odejmowania i ta nasza przemienność
jest jak najbardziej zachowana. I teraz, moi drodzy, ja chcę znaleźć ten element odwrotny. No więc mam tak, mam A razy A do minus pierwszej minus A do minus pierwszej, które jest symboliczne, jeszcze raz powtarzam, ma się równać E, czyli nasze E to jest 2. I to ważne jest, żebyście wiedzieli, że to jest E. To jest to, co wyszło nam w trzecim kroku, w poprzednim kroku, czyli w sumie w drugim, G2. I teraz tak, co tu zrobić? No widzimy, że jak przeniosę dwójkę, to się zredukuje. I od razu przeniosę sobie A. Dlaczego? Jeżeli przeniosę A, to po lewej stronie będę mogła wyłączyć A do minus pierwszej i zostaje mi A minus 1 równa się A. I dzielę wówczas przez A minus 1, czyli dostaję A przez A minus 1. I tak byłby, wyglądał mój generator, wzór generator na element odwrotny w naszej tutaj strukturze. No ale okazuje się, że znowu kłopotliwe jest A równe 1, bo jeżeli ja wstawię A równe 1 tutaj, sprawdzam co się dzieje, to okazuje się, że po lewej stronie dostanę 0, a po prawej dostanę tym razem 1. I to jest niestety sprzeczność i nie jest dobrze. I mimo, że uzyskałam generator, to ten generator mi nie pomoże przy wyprodukowaniu elementu odwrotnego do, moi drodzy, tutaj nam się tablica jakoś bardzo przesuwa, do elementu A równego 1. A mówi nam reguła, że dla każdego A musi istnieć element odwrotny. Czyli już widzimy, że nie jest to spełnione, czyli to nie jest grupa. I często z pozoru te trochę prostsze przykłady, które mają zdefiniowane jakieś tam w miarę proste działanie, mają taką tutaj podpuchę przy elemencie neutralnym i odwrotnym, dlatego bardzo serdecznie polecam, żeby wszystko po prostu sprawdzać. Przykład 9, moi drodzy, to jest bardzo ciekawa para. Mamy tutaj zbiór liczb rzeczywistych dodatnich razem z zerem. I operację kropka, która zdefiniowana jest po prostu czym? Wartością bezwzględną z różnicy. No więc zabierzmy się za badanie naszego warunku G0. Czy to działanie w ogóle jest wewnętrzne? No więc tak, czy A minus B należy do naszego zbioru? No generalnie, jeżeli weźmiemy sobie na przykład podstawowe własności wartości bezwzględnej, wiemy, że ona jest dodatnia. No bo po prostu jest to odległość musi być dodatnia. No i teraz pytanie jest o zero. Jeżeli zdarzy się, że A jest równe B, bo przecież może się tak zdarzyć, nie jest napisane, że nie, no to wtedy dostanę po prostu, że to jest większe równe 0. No i jak najbardziej mam 0 w moim zbiorze, więc mogę stwierdzić, że jest to jak najbardziej działanie wewnętrzne. Ale pytanie, czy jest to działanie łączne? No dobra, to oznacza, czy A kropka B kropka jakieś C jest równe A kropka B kropka C. No dobrze, no to teraz tak. Oczywiście C, napiszemy nawet, że A, B i C muszą należeć do naszego zbioru, który mamy zadany u góry. No więc jeżeli chwileczkę się nad tym zastanowimy, to tak, po lewej stronie mamy tak, A kropka B mogę spisać tak, jak jest w zadaniu, czyli będzie A minus B kropka C. I teraz tak, jeżeli chcę zlikwidować tę kropkę, którą dostałam, to co się dzieje? Chodzi o to teraz, że to jest mój pierwszy czynnik, czyli to jest tak jakby jedynka, dwójka, to co robiliśmy wcześniej, a to jest drugi czynnik. Czyli to będzie A minus B minus C. W taki sposób. Ok, no i tu jest lewa strona. No to sobie zobaczymy prawą stronę. Co się zmieni, kiedy będę miała nawias tutaj? Co w ogóle, czy to faktycznie się zmieni, czy nie? No więc tak, przepisuję A kropka i B kropka C zamieniam już na wartość bezwzględną z B minus C, prawda? Czyli pierwszy, drugi, tak jak tutaj to działa. Ale teraz jest pewien problem, bo jeżeli ja to wezmę jako pierwszy czynnik, to jako drugi i zgodnie z moim definicją mojego działania chcę to jakoś ogarnąć, okazuje się, że zobaczcie, tutaj będzie wartość bezwzględna z pierwszego, czyli z A minus drugi, a drugi to jest niestety różnica, czyli muszę wziąć ją w nawias, co powoduje zmianę znaku, czyli dostanę A minus B plus C. No i niestety wartość bezwzględna jest jaka jest, nie można tego przeskoczyć, tylko dla niektórych C, a dokładnie dla zera, będziemy mieć równość.
no to oznacza, że lewa jest różna od prawej, bo zero nas nie satysfakcjonuje i niestety działanie nie jest łączne, co oznacza, że to nie jest grupa. Czyli już na tym etapie możemy spokojnie przestać sprawdzać, chyba że mamy polecenie w zadaniu, żeby sprawdzić własności struktury, a nie, że tylko jest grupą, no to wtedy trzeba kontynuować. Kolejny przykład, 10. Mamy tutaj zbiór, z którym spotkaliśmy się już wcześniej, ale jest tutaj działanie dodawania, a nie mnożenia. No i zobaczymy, co nam to działanie przyniesie w skutkach. Zaczynamy od warunku G0. No dobra, sprawdźmy. Weźmy sobie A i B, albo w sumie weźmy sobie inaczej. Weźmy sobie X i Y, które należą do naszego zbioru, tak jak to robiliśmy wcześniej. I niech x to będzie a plus b pierwiastek z 5 i y to niech będzie c plus d pierwiastek z 5. I oczywiście zapiszemy, że a, b, c, d muszą należeć do zbioru liczb wymiernych. I teraz, moi drodzy, co robimy? Sprawdzamy, czy jak dodam x plus y, bo mam dodawanie, to czy to będzie dalej należało do mojego zbioru, to znaczy, czy osiągnę taką samą postać. Czyli mój x to jest a plus b pierwiastek z 5, a mój y to jest c plus d pierwiastek z 5. Co widzę, to, że ja mogę to pogrupować w taki sposób, żeby uzyskać postać takiej liczby, jaka jest tutaj w tym naszym zbiorze. Czyli a plus c jest jak najbardziej dalej wymierne, i b plus d też jak najbardziej jest wymierne. Czyli jest spełniony warunek tego, że działanie jest wewnętrzne, więc nie muszę się już praktycznie o to martwić. Ale pamiętajcie, że jeżeli jest postać dana, to musi ona zostać osiągnięta. No to sprawdzamy łączność w takim wypadku. Czyli weźmy sobie jeszcze jakieś z, które należy do naszego zbioru. I niech ono będzie e plus f pierwiastek z 5. I oczywiście ef są wymierne. I co się teraz dzieje? No dobra, no to teraz jest dodawanie, czyli muszę wykazać coś takiego, że mam dodane x plus y i do tego jeszcze z i to jest tak jakby x plus y plus z. No to zacznijmy od lewej strony. No i teraz tak, mamy tutaj x plus y wcześniej już pogrupowane, więc go pożyczymy. Czyli w tym nawiasie o jest coś takiego i dodamy jeszcze z, czyli e plus f pierwiastek z 5. I teraz jak to wygląda? Jak odczytać w ogóle moje dodawanie? No nie mam tutaj zdefiniowanego działania, więc tak naprawdę dodawanie odczytuję jak dodawanie, więc mogę opuścić wszystkie nawiasy, powymnażać, a tak naprawdę to mogę znowu wprowadzić do nawiasu sobie na przykład i zapisać a plus c plus e, bo jak opuszczę ten nawias kwadratowy, o, opuszczamy, to mogę spokojnie dorzucić tutaj to e do tego, bo czemu nie, dodawanie tutaj jest przemienne, więc mogę, a może to e tutaj powędrować. I jak wyłączę pierwiastek z 5, no to mogę dorzucić tutaj też f, czyli będzie b plus d plus f. No i teraz pobawmy się, jakby to wyglądało, gdybyśmy chcieli przejść z lewej strony do prawej. Musielibyśmy odłączyć od całego zestawu x-a. No to x to jest po prostu a plus b pierwiastek z 5. No nie ma problemu, żeby go odłączyć, no bo mogę po prostu zabrać z tych nawiasów a tutaj b. I wtedy w tym nawiasie kwadratowym z kolei zostaje mi co? C plus e plus pierwiastek z 5 razy b plus d plus f. D plus f. O, tak dokładnie się tutaj wypędziłam. I teraz tak, czyli d plus f zostaje. I to, moi drodzy, jest dokładnie to, co jest po prawej stronie, bo to jest nasze x plus y plus z. O, i tu można faktycznie, nie trzeba z lewej trochę tam policzyć z prawej, tylko można sobie to wszystko przekształcić tak, jak chcemy. Ale jeżeli macie ochotę, możecie spokojnie sobie zrobić na przykład do tego momentu z lewej, potem z prawej do takiego samego momentu i napisać, że lewa równa się prawej. Tu jest dużo ścieżek do wyboru. No to sprawdźmy, czy istnieje element neutralny.
No dobrze, czyli nasz element neutralny w takim wypadku ma działać tak, że x plus ten element to musi być e plus x i to ma dać nam x. No okej, okay, te e musi należeć do naszego zbioru. Generalnie my widzimy, że to, ta tutaj przemienność na pewno zachodzi, dlatego że działanie dodawania jest przemienne, ale sprawdźmy. Czyli x plus e to jest po prostu co? A plus b pierwiastek z 5 plus e, którego nie znam. I tak naprawdę mogę to po prostu odwrócić i zapisać e plus x. No dobra, czyli to jest wiadome. A teraz chciałabym znaleźć ten element neutralny. Czyli x plus e to jest po prostu a plus b pierwiastek z 5 plus e. I chcę, żeby był równy xowi, czyli a plus b pierwiastek z 5. I teraz jak przyrównam to do tego, to co się dzieje? Widzę, że się pewne rzeczy usuwają, ponieważ jak przeniosę, bo mogę, bo jest to zwykłe dodawanie, które przechodzi na odejmowanie tutaj, jak przeniosę po prostu, lub też dodawanie elementu przeciwnego, żebyśmy dalej byli w tym samym działaniu, to się, co się dzieje? Dzieje się to, że nagle okazuje się, że e wychodzi 0. I moi drodzy, pytanie jest takie, czy 0 należy do naszego zbioru? Jeżeli zapiszemy je jako 0 plus 0 pierwiastków z 5, gdzie 0 jest wymierne, bo tutaj 0 przez 2 to jest 0, na przykład, gdy chcemy to przedstawić w postaci ułamka, to jak najbardziej należy to do naszego specyficznego zbioru. Czyli jest to nasz element neutralny, czyli jak najbardziej nasz warunek G2 jest spełniony. A co z G3? No moi drodzy, G3, czyli istnienie elementu odwrotnego, no to musi być tak, że x plus x do minus pierwszej to jest x do minus pierwszej plus x i to ma dać nam e. Przemienność ponownie jest udowodniona, możecie sobie sami zapisać, bo tu wystarczy podobnie przemienić po prostu elementy, tak jak to robiliśmy powyżej, ale pytanie jest o to, jak będzie wyglądał ten element odwrotny. No to zapiszmy. Jeżeli ja wezmę x, czyli wezmę a plus b pierwiastków z 5 i dodam nieznany element odwrotny, przyrównam go do e, a nasze e wyszło nam powyżej 0. To co się dzieje? Znowu przenoszę, czyli mam x do minus pierwszej równa się minus a minus b pierwiastków z 5. I teraz pytanie jest, czy dla każdego elementu ze zbioru tutaj tego podanego, istnieje element odwrotny. No i tu oczywiście odpowiedź jest twierdząca, ponieważ wystarczy tak naprawdę, że zmienię znaki na minus i każdy element będzie miał element odwrotny. 0 też, oczywiście tutaj da 0, ale chodzi o to, że jak najbardziej to działa, więc w przypadku dodawania nie ma żadnego z tym problemu. No i została nam tak naprawdę przemienność i mogę tu napisać już, że to jest na pewno grupa. No i wiem generalnie, że x plus y to jest y plus x, bo wystarczy, tak jak mówię, wymienić sobie literki miejscami, ale zrobimy to, czyli a plus b pierwiastków z 5 plus c plus d pierwiastków z 5, nie ma problemu, mogę zapisać jako c plus d pierwiastek z 5 plus a plus b pierwiastek z 5 i to jest przemienne. Stąd wniosek, że jak najbardziej jest to grupa abelowa. No i cóż, moi drodzy, działa to tak samo, gdy zmienicie pierwiastek na jakiś inny, na 2, 3 itd., itd. Możecie się tym pobawić, możecie się po prostu posprawdzać w domu. Przechodzimy do następnego przykładu. W kolejnym przykładzie mamy do czynienia z następującą parą. Mamy zbiór funkcji g i operację składania funkcji. Zbiór G to są specjalnie, szczególnie zapisane funkcje, które mamy wypisane po prostu i nie możemy wyjść poza ich obręb. I każda z tych funkcji działa ze zbioru R gwiazdka do R gwiazdka. Tutaj jest napisane, co to jest ten zbiór R gwiazdka. Jak zabrać się za takie zadanie? Ponieważ nasz zbiór G jest mocno ograniczony, warto zbudować tabelkę. Jeżeli nie chcecie tego robić, oczywiście rozwiążecie zadanie, tylko będziecie musieli się troszeczkę bardziej napracować, ale nie chodzi o trudność, tylko bardziej o ilość tych wszystkich działań i sprawdzeń, które musicie zrobić. No więc zaczynamy ogólnie od zrobienia tabelki składania naszych funkcji. Jak to było ze składaniem funkcji? Jeżeli składam dwie funkcje, nie wiem, f i g, powiedzmy na przykład, f z g,
to chodzi o to, że mówiąc tak po prostu, to chodzi o to, że g staje się argumentem funkcji f. Czyli ta funkcja po prawej, kolejność w składaniu jest istotna, nie zawsze jest ono przemienne, dlatego pamiętajcie, że ta funkcja po prawej staje się argumentem tej lewej nieodwrotnie, a jeżeli byśmy składali g z f, to wtedy f staje się argumentem funkcji g. I tak dalej, i tak dalej. I zaczniemy sobie robić naszą tabelkę, czyli składanie funkcji f1 z f1. Jak to wygląda? Czyli ja po prostu dla przykładu biorę sobie f1 z f1, czyli argumentem funkcji f1 staje się f1, a f1 mam tutaj zapisane wzorem, czyli to jest po prostu f1 od x, czyli po prostu x i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu będziemy mieć x, f1 z f2 to będzie minus x, potem będzie 1 przez x i minus 1 przez x i podobnie będzie tutaj. Tylko to nie jest tak, że czytamy tu, że składamy to z tym, tylko najpierw odczytujemy te po lewej, czyli składam f2 z f1. Tak tutaj należy podejść. Czyli tu będzie minus x, 1 przez x i minus 1 przez x. A jak złożyć f2 z f2? Czyli argumentem f2 staje się minus x, czyli minus minus x to jest x. F2 z F3, czyli argumentem F2 staje się F3, czyli będzie minus 1 przez X, a tutaj będzie minus i minus, czyli plus 1 przez X. Natomiast tak, F3 z F2, to już wtedy argumentem F3 staje się F2, czyli moi drodzy, mamy minus 1 przez X, tutaj będzie X, bo będzie 1 przez 1 przez x, a tu będzie argumentem f4, argumentem f3 staje się f4, czyli tutaj będzie minus x, dokładnie tak, minus x. I teraz mamy tak, f4 z f2, czyli argumentem f4 staje się f2, czyli tu po prostu jest 1 przez x, argumentem f4 staje się f2, tak jest. Potem mamy f4 z f3, czyli tutaj będzie tylko kwestia znaku, bo będzie minus 1 przez 1 przez x, czyli minus x i tu będzie, moi drodzy, x. I tak wygląda nasza tabelka. My dodatkowo, żebyśmy sobie ułatwili na później liczenie, zapiszemy numerki tych funkcji. Czyli zobaczcie, ten x to było f1, to było f2, to było f3, to było f4. Jak są reprezentowane te funkcje tutaj w zbiorze g? Tu było znowu f2, f3, f4, na przekątne jest f1, 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 tutaj mamy f4, tutaj jest f3, tutaj jest f2 i tutaj jest f3. I tutaj jeszcze mamy f4. Więc to nam się przyda na później. Jeżeli potrzebujecie, zatrzymajcie filmik i poświęćcie trochę tej tabelce, żebyście wiedzieli, na czym polega to wszystko, dlaczego jest tak zapisane, a nie inaczej. I zaczynamy, moi drodzy, sprawdzanie warunków, czyli idziemy do warunku g0. Patrząc na naszą tabelkę, automatycznie widzimy, że funkcja, że działanie składania funkcji w tym zbiorze g jest wewnętrzne, ponieważ nie wykroczyliśmy poza funkcje, które mamy podane w zadaniu. Nie wyszło nam, nie wiem, 2x czy x kwadrat, dlatego mogę spokojnie już napisać, że jak najbardziej warunek g0 jest spełniony. Idziemy w takim wypadku do warunku g1. Tu chodzi o to, żeby wykazać, czy jest to działanie łączne. No więc chodzi o to, żeby sprawdzić coś takiego, czy f razy g, składanie g, składanie h, no to jest to. Oczywiście zakładając, że f g, h należą do naszego zbioru g, czyli nie mogą wyglądać inaczej niż te cztery funkcje. No dobra, jak to zrobić? Możecie sprawdzić to za pomocą tabelki, ale to jest troszeczkę w tym wypadku, akurat ten warunek jest dosyć trudny. Pokażę na przykładzie, na przykład gdybyśmy wzięli f1, f2, f3. Czyli jakbyśmy wzięli f1, f2, f3 i spróbowali z lewej strony, czyli najpierw składam f1 z f2, no to mam minus x, ale teraz chcę wynik złożyć z h. No i żeby wykorzystać tabelkę, muszę zidentyfikować, co to jest minus x, to jest f2. Czyli teraz idę do f2 i składam z h, który u mnie jest f3, czyli to jest to. Czyli wychodzi mi po lewej stronie minus 1 przez x. Teraz chcę iść do tej strony, czyli najpierw składam f2 z f3. Czyli f2 z f3 to jest minus 1 przez x.
I teraz, moi drodzy, muszę złożyć F1 z tym wynikiem. A ten wynik to F4, czyli F1 z F4 to też jest minus 1 przez x. I okazuje się, że lewa równa się prawej, co jest dla nas pewną wskazówką. Jednakowoż naprawdę nie polecam tego robić w tabelce, bo można tutaj się po prostu zaplątać. I my wykorzystamy tutaj pewne własności składania funkcji, plus wykorzystamy to, co się dzieje w tabelce. I teraz tak, my wiemy, że f złożone z g to jest po prostu f od g od x i jeszcze składam to z h. I co się wtedy dzieje? Moi drodzy, tu się dzieje bardzo ciekawa rzecz, dlatego że h będzie argumentem funkcji f, ale tam już siedzi jakaś funkcja. Ale gdybyśmy to zapisali jako literkę t, to byłoby f od h od t. Czyli tak naprawdę mogę to zapisać jako f od h od g od x. Czyli to wygląda tak, tak po lewej stronie wygląda. Ale przyjrzyjmy się stronie prawej. Czyli mogę zapisać g złożone z h już jako g od h od x. I teraz tu nie ma takiego problemu, bo cały ten nawias staje się argumentem funkcji f. Czyli f od g od h od x. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz, moi drodzy, na czym polega tutaj ten jakby wykazanie tej łączności? Chodzi o to, żeby pokazać, że te miejsca tutaj, że to jest takie samo. I teraz, czyli chodzi o to, żeby pokazać, że g złożone z h równa się h złożone z g. I tu przyda nam się nasza tabelka. My wiemy, że funkcje g i h należą do g i f oczywiście też. Czyli patrząc na naszą tabelkę, zauważamy pewną, jeżeli byśmy to potraktowali jako macierz, zauważamy symetrię. Jeżeli tu jest przekątna, to widzimy, że tutaj są po prostu elementy symetryczne wszędzie, co oznacza, że zachodzi przemienność, tak a propos warunku G4. Czyli mogę spokojnie stwierdzić, że to jest prawdziwe, co oznacza, że te wyrażenia są takie same, czyli u nas lewa strona równa się prawej, stąd działanie jest łączne, moi drodzy. Czyli tu żeśmy wykorzystali pokrótce, w bardzo nikłym procencie naszą tabelkę, żeby tylko wykazać część tego. Dlatego, moi drodzy, możecie sobie tutaj z tego skorzystać, ale gdybyście chcieli na piechotę, to musielibyście tak naprawdę każdą opcję tutaj, tych trzech funkcji, jakie są, musielibyście to tutaj pokazać, dlatego lepiej pokazać tylko to, niż te wszystkie kilkanaście, kilkadziesiąt opcji, które by ewentualnie były. Jak wykazać istnienie elementu neutralnego? Zapiszmy sobie warunek, czyli szukamy takiej funkcji e, że jak ją złożę z f, to wówczas będzie zachodziła przemienność, o której powiemy na końcu i to mi da tą samą funkcję, czyli f. Tutaj oczywiście pamiętajcie, że e jest funkcją, która musi należeć do naszego zbioru g. No i teraz tu się tabelka bardzo przyda, bo szukacie teraz takiej funkcji, którą jak działamy najpierw z tej strony, to wychodzi nam zawsze ta funkcja, na którą, którą na to działamy. Czyli patrzymy sobie tak, tu mamy nasze wszystkie funkcje, prawda? I szukam funkcji, którą jak wezmę jako argument, to zawsze dostanę tę samą funkcję. I tu patrzymy na nasze zielone tutaj napisy, czyli funkcje. I okazuje się, że już widzimy, że w pierwszej kolumnie mamy f1, f2, f3, f4. Jak to odczytać? To znaczy, że jak złożyłam f1 z f1, dostałam to samo. f2 z f1 dostałam to samo, czyli f2. Jak złożyłam f3 z f1, dostałam to samo i to samo z f4. Czyli jeżeli dostaniecie w kolumnie po prostu numerki takie same po kolei, to znaczy, że ta funkcja może być elementem neutralnym. Jeżeli to samo dzieje się jeszcze w wierszu, co u nas widać, że się dzieje, jak najbardziej możemy przyjąć, że naszym elementem neutralnym jest funkcja x, dlatego, że to jest nasze f1, bo tu właśnie to wszystko dotyczyło funkcji f1. Czyli istnieje element neutralny, który spełnia nasze oczekiwania, że tak się wyrażę, i jak najbardziej należy do zbioru g. I to zrobiliśmy za pomocą tabelki. Gdybyście nie mieli tabelki, musielibyście sprawdzić z każdą funkcją praktycznie, czy to działa. Nawet gdybyście już dla jednej znaleźli, trzeba byłoby zobaczyć, czy to działa dla innej. No to sprawdźmy nasz warunek g3. Czyli szukamy takiej funkcji f do minus pierwszej, ale jest to symboliczne f do minus pierwszej. Proszę tego nie myśleć, że to jest funkcja odwrotna. Może zapiszę tutaj f z gwiazdką wyjątkowo, dlatego żeby naprawdę nie szło jakiejś pomyłki tutaj.
i to ma dać nam element neutralny. I ponownie, jak to odczytać z tabelki? No więc, moi drodzy, przemienność zostawiamy na koniec. Napiszemy sobie, że nasz element neutralny, to co wyszło powyżej, to jest x. Czyli chodzi o to, że co za funkcja, jak zadziałam na nią albo nią na inną, a raczej na każdą, którą mam, daje mi zawsze x. No i tu jest bardzo fajna sprawa, wystarczy spojrzeć na przekątną. I okazuje się, że tak naprawdę mam same x na przekątnej. Jeżeli tak się dzieje, że element neutralny jest regularnie tutaj na przekątnej, to znaczy, że waszym elementem odwrotnym, waszą funkcją, która stanowi element odwrotny, jest ta sama funkcja. Czyli f z gwiazdką i to jest po prostu fi. Czyli f z gwiazdką 1 to jest f1, bo f1 złożone z f gwiazdka 1 daje nam x, bo to jest naprawdę złożenie funkcji z tą samą funkcją. I moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Tak ten przykład został wymyślony, żeby właśnie zachodziło coś takiego. Czyli mamy to, co chcemy, mamy. F z gwiazdką należy do G? Jak najbardziej. Jest dla każdej funkcji? Jak najbardziej. Czyli spełnia nasze jak najbardziej oczekiwania, co się nie zdarza zawsze w zadaniach ze składaniem funkcji, dlatego jest to bardzo ciekawie dobrany przykład. No i ostatni warunek, o którym już tak naprawdę mówiliśmy na początku, czyli przemienność. Tutaj oczywiście już możemy zapisać, że jest to grupa. I moi drodzy, przemienność zachodzi, bo macierz symetryczna tutaj jest. Napiszę może nie macierz, tylko po prostu symetria w tabelce. Czyli mamy tutaj przekątną i mamy elementy takie same w odpowiednich odległościach. A jeżeli ktoś może jeszcze nie miał macierzy, to chodzi o to, że mamy tutaj na przykład pierwszy wiersz, drugą kolumnę. Pierwszy wiersz, drugą kolumnę. I jak odwrócimy literki, czyli będzie cyferki, będzie drugi wiersz, pierwsza kolumna, to musi być to samo. I faktycznie tak jest. Czyli zachodzi symetria i mogę powiedzieć, że jest to grupa abelowa. I moi drodzy, przeanalizujcie ten przykład dokładnie. Tak jak mówię, nie zawsze on jest taki fajny i szybki do zrobienia. Czasami te funkcje są troszeczkę bardziej skomplikowane i trochę więcej się dzieje. Ale dobrze, żebyście zrozumieli tą ideę. Jeżeli nie widzicie tego w tabelce, spróbujcie po prostu sobie te funkcje poskładać i zobaczyć inaczej. Przykład 12 jest dosyć specyficznym przykładem. Mamy niespotykany często zbiór liczb wymiernych dodatnich, czyli nie chcemy zera, i działanie kropka, którym jest coś takiego. Jeżeli macie takie specyficzne działanie, jest duże podejrzenie, że to nie będzie grupa, z tego względu, że jest ono tak zbudowane, że często może być problem z którymś z warunków. Ale zaczniemy sobie od naszego warunku G0. Więc przyjrzyjmy się przede wszystkim temu, co w wyniku daje nasza kropka. Oczywiście ona jest tak skonstruowana, że prawdopodobnie działanie będzie wewnętrzne, żeby po prostu miało to sens, ale zobaczmy. Ponieważ w naszym zbiorze nie ma zera, dlatego na pewno w mianowniku wszystko będzie w porządku. Ponieważ a i b należą do naszego zbioru, to znaczy, że w mianowniku też będziemy mieć liczbę dodatnią, tym bardziej w liczniku, ponieważ jest podniesione do kwadratu. Więc widzimy, że całość będzie dodatnia, więc ten najważniejszy warunek jest spełniony, a tutaj na pewno będzie jakaś liczba wymierna, więc możemy powiedzieć, że jest to jak najbardziej działanie wewnętrzne. Teraz idziemy, moi drodzy, do warunku G1, czyli warunku łączności. Czyli chcemy sprawdzić dla jakichś a, b, c, które należą właśnie do naszego zbioru, czy jeżeli wezmę sobie tutaj a działanie b i potem to razy działanie c, nie razy, tylko po prostu działanie c, to czy będzie zachodziło to równanie. Sprawdźmy lewą stronę. Będę tutaj robić tak, że policzę lewą, prawą i zobaczę, co wyjdzie, bo możliwe, że manipulacja tym większa może sprawiać jakieś trudności. Mamy tutaj z definicji naszej to pierwsze działanie między a i b, więc je przypiszemy. No i zobaczymy od razu bardzo ciekawą rzecz. Jak zrobić to działanie c? Wezmę to w kółko, żeby było to, że to jest jakby jeden czynnik. Czyli ponownie trzeba się posłużyć tą naszą tak jakby techniką, że tu uznaczymy sobie jako jedynkę i dwójkę. I tu też będzie jedynka.
i dwójka i będziemy wstawiać tak, jak idą w naszym działaniu i zobaczymy, co to nam da. Czyli na początku mam jedynka plus dwójka, czyli muszę zapisać ten cały ułamek, tak jak on wygląda, plus c i to jeszcze będzie do kwadratu, dzielone przez jedynka razy dwójka, czyli będzie to a plus b do kwadratu razy c, już mogę do licznika dać, przez ab. Coś takiego. I tak wygląda nasza lewa strona. Możemy oczywiście pokusić się o podniesienie do kwadratu, wyłączenie, coś nam się na pewno poskraca, ale przyjrzyjmy się na początek może, zanim zaczniemy coś tu rozbrajać, stronie prawej. No bo teraz tak, jeżeli ja zrobię A działanie i zrobię B, C zgodnie z tą definicją tutaj zapisaną, no to będę miała B plus C do kwadratu dzielone przez B razy C. I teraz, moi drodzy, znowu oznaczę sobie to jako jedynkę, to jako dwójkę całości. I okazuje się, że co ja dostaję? Dostaję pierwsze plus drugie, czyli A plus B plus C do kwadratu przez BC i to jeszcze do kwadratu i dzielone przez pomnożone, czyli będzie A razy B plus C do kwadratu przez BC. No i teraz raczej widzicie, że tu nie będzie równało się lewa równa się prawej, dlatego że spójrzmy na mianownik, bo jest troszeczkę łatwiej to rozpatrzeć. Jeżeli tutaj mam A, tutaj mam C, no dobra. W nawiasie mam B plus C. Jeżeli podniosę to do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia, dostanę bardzo dziwne iloczyny, bo tu na przykład będzie A kwadrat C, a tu będzie A razy B kwadrat. I nijak to nie będzie się równało. Możecie spróbować to rozpisać, trochę to zajmuje, ale generalnie bardzo ciężko jest tutaj z tymi wyrażeniami się połapać. Możemy nawet na siłę, jest też ta druga metoda, przyrównać lewą do prawej i spróbować dojść do jakiejś tożsamości, na przykład B równa się B, czy AB równa się AB i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj też tak naprawdę to do niczego nie prowadzi, bo są tylko w jakichś szczególnych przypadkach zachodzące równości. Dlatego my już widzimy tutaj, że lewa jest różna od prawej i po prostu to nie jest grupa. I kończymy sprawdzanie naszych warunków. I tak jak wspominałam wcześniej, w tego typu przypadkach, jeżeli musicie sprawdzić jakieś własności grupy, no to musicie kontynuować to, co musicie sprawdzić, tam łączność, element, czy na przykład element odwrotny, czy przemienność. Natomiast tu w samym poleceniu sprawdź, czy jest grupa, spokojnie możemy skończyć. Przykład 13 to interesujący zbiór C1 z operacją mnożenia. Ale nie mnożenia byle czego. Dlatego, że w zbiorze C1 znajdujemy takie liczby zespolone, których moduł wynosi 1. I na początek musimy rozstrzygnąć ogólnie, co ten zbiór w ogóle reprezentuje. Jeżeli założymy, że nasza liczba Z przedstawiona zostaje w postaci X plus Y, czyli w postaci algebraicznej, gdzie X i Y są rzeczywiste, wówczas moduł to będzie po prostu x kwadrat plus y kwadrat pod pierwiastkiem, czyli część rzeczywista do kwadratu plus część urojona do kwadratu. I teraz, jeżeli moduł ma być równy 1, to znaczy, że ten nasz pierwiastek też musi być równy 1. Jeżeli podniesiemy obu strony do kwadratu, to dostajemy informację numer 2, że po prostu x kwadrat plus y kwadrat dają nam 1. I to jest bardzo ważna informacja dla całego naszego zadania, ponieważ możliwe, że ona będzie wykorzystywana w trakcie. I zobaczymy, co dzięki niemu będziemy mogli uzyskać. Zaczynamy od warunku G0. Warunek G0 dotyczy wewnętrzności naszego działania. Ale co to jest to nasze działanie? Działanie to jest mnożenie po prostu liczb zespolonych. I teraz tak, autor zadania nie narzuca tutaj, jakby to powiedzieć, postaci liczby zespolonej. Czyli jeżeli ja wezmę sobie dwie liczby, nie x i y, może lepiej weźmy sobie z1 i z2, które należą do zbioru liczb zespolonych, prawda? Ale one też muszą należeć do zbioru c1, więc może dopiszmy od razu, że z1, moduł z1 jest równy 1 i moduł z2 jest równy 1, ponieważ one są zespolone, ale o pewnej jakby własności. Oczywiście, jeżeli się uprzecie, możecie też tutaj napisać po prostu c1 i sprawa jest załatwiona. Natomiast chodzi o to, że możecie przedstawić je w postaci algebraicznej, możecie przedstawić w postaci punktu
wykładniczej, trygonometryczne i jak chcecie je przemnożyć. Dlatego tu jest zabawy bez liku, bo tak naprawdę jeżeli byłaby tu postać trygonometryczna, no to moi drodzy, dostajecie tutaj fajną tożsamość też, dlatego tak jak mówię, możecie sobie to zadanie rozwiązać później na wiele, wiele innych sposobów. I teraz tak, bierzemy i mnożymy sobie, my bierzemy sobie postać algebraiczną, bo jest najwygodniejsza, czyli weźmiemy sobie x1 plus y1i, a z2 to będzie x2 plus y2i. I oczywiście wiemy, że odpowiednie własności dotyczące modułu są spełnione. I teraz przemnażamy te liczby przez siebie, czyli mamy z1 razy z2. I jeżeli to działanie ma być wewnętrzne, to w wyniku musimy dostać liczbę, która należy do zbioru C1, czyli jej moduł jest równy 1. Sprawdźmy. Czyli mamy tak, x1 plus y1i pomnożone przez x2 plus y2i. No i trzeba przemnożyć każdy przez każdy. Czyli mamy tak, x1 razy x2, potem mamy x1 razy y2i, potem mamy y1 x2i i mamy potem i do kwadratu, czyli zmieni nam znak na minus, czyli będzie minus y1 razy y2. No i ta liczba nie będzie ładna, tak po prostu, bo widzimy, że się troszeczkę nam powiększyło tych literek wszystkich, ale trzeba uporządkować. Czyli tak, w pierwszym nawiasie będziemy mieć do czynienia z częścią rzeczywistą, czyli mamy x1, x2 minus y1, y2, czyli te dwa elementy bez i. Potem mamy plus i tutaj mamy x1, y2 plus y1, x2. I tu jest nasza część urojona. I teraz trzeba po prostu obliczyć moduł z tej liczby. No to spróbujmy to zrobić. Czyli moduł z naszej liczby z1 razy moduł z naszej liczby z2. To oczywiście z własności liczb zespolonych jest po prostu moduł z1 razy moduł z2. Ale udajemy, że tego nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że gdyby zaszła potrzeba, żebyście też wiedzieli, jak to zrobić. Czyli podnosimy do kwadratu pierwszy nawias, czyli mamy x1, x2 minus y1, y2 do kwadratu i część urojona, czyli x1, y2 plus y1, x2 do kwadratu. Czyli mamy tutaj pod pierwiastkiem. No i teraz tak, moi drodzy, musimy to podnieść i sprawdzić, co się z tym dzieje. No i teraz tak, po prostu wzory skróconego mnożenia, nic tutaj nie wymyślimy bardziej, czyli mamy tak, x1 kwadrat, x2 kwadrat, potem minus i to całe wyrażenie, wszystkie literki po kolei, potem mamy y1 kwadrat, y2 kwadrat, plus x1 kwadrat, y2 kwadrat, plus wszystkie literki po kolei, czyli możemy już nawet uporządkować sobie je tak, jak one są. No i mamy plus y1 kwadrat, x2 kwadrat. I to wszystko pod pierwiastkiem i zastanawiamy się teraz, co z tym zrobić. No i dobrze by było, żeby wyszło to, co chcemy, prawda? Bo się trochę napracujemy. I teraz tak, widzimy, że to wyrażenie jest takie samo o przeciwnych znakach tylko, więc możemy to zredukować. I co się dzieje z tymi następnymi wyrażeniami? No więc tu jest taka ciekawa sprawa, że trzeba to jakoś po prostu uporządkować. Powyłączać, możemy skorzystać z jakiejś własności. Po prostu dobrze by było, żebyśmy coś zrobili z tym, co da nam to, co chcemy. I teraz widzimy, że się elementy powtarzają, zwłaszcza w tym wyrażeniu na przykład i w tym, jak sobie podkreślimy. Więc możemy spróbować wyłączyć czynnik wspólny, czyli na przykład wyłączamy sobie x1 do kwadratu. Jak wyłączę x1 do kwadratu, to zostaje mi x2 do kwadratu dodać y2 do kwadratu. I tu na przykład wyłączę sobie z tego i z tego y1 do kwadratu. I zostaje mi y2 do kwadratu dodać x2 do kwadratu. I teraz co się dzieje? Dzieje się to, że w tych nawiasach to są po prostu... Tak jak tu zapisałam, x2 plus x kwadrat plus y kwadrat. Czyli jeżeli są te same indeksy, to są po prostu moduły podniesione do kwadratu danej liczby zespolonej, czyli możemy sobie zapisać, że to jest równe 1,
i to jest równe 1. Jeżeli tego nie widzicie, możecie tu w tym miejscu zapisać sobie, jak wyglądają moduły tych dwóch liczb i przekonać się, że faktycznie tak jest. I stąd wynika ciekawa rzecz następna, że dostaniemy pod pierwiastkiem x1 kwadrat plus y1 kwadrat, które jest modułem po prostu liczby z1, czyli to jest 1. Stąd udowodniliśmy, że jak najbardziej mnożenie tego z1 razy z2, czyli mnożenie dwóch liczb zespolonych pochodzących z tego zbioru c1, daje liczbę, która też pochodzi ze zbioru c1. Bardzo ciekawa własność. Tak jak wspomniałam wcześniej, można skorzystać od razu z własności modułu i zrobić to skrótowo. Jeżeli chcecie, róbcie. Jeżeli wolicie w dłuższą drogę albo musicie, no to dłuższa droga też jest tutaj pokazana. No i przechodzimy teraz do łączności. Czego będzie dotyczyła łączność? Łączność będzie dotyczyła już trzech liczb, czyli z1, z2 i z3, które należą do naszego zbioru c1, czyli ich moduły są równe 1. I teraz, tak jak już wcześniej zrobiliśmy, trzeba je jakoś przedstawić algebraicznie, czyli wiemy, że z1 to jest x1 plus y1i, z2 to jest x2 plus y2i, no i z3 to jest x3 plus y3i. Czyli mamy to zapisane i chcielibyśmy wykazać jaką następującą własność. Chcielibyśmy wykazać, że jeżeli pomnożę z1 razy z2, jeszcze dodatkowo razy z3, to będzie to równe z1 razy z2 razy z3. No i jak to wykazać, moi drodzy? Tutaj jest naprawdę sporo pracy też. Ogólnie też są własności liczb zespolonych, które wskazują na łączność. Natomiast powiedzmy, że dostaliśmy takie zadanie i niestety, ale no nie możemy tak napisać, bo profesor czy tam ćwiczeniowiec prosi, żeby to wykazać. No więc my pokażemy, jak to zrobić. Czyli zrobimy trochę z lewej strony, zrobimy trochę z prawej strony i pokażemy, że lewa równa się prawej. No więc, moi drodzy, tak, po lewej stronie możemy tak naprawdę skorzystać z tego, co zrobiliśmy wcześniej, czyli przepisać sobie, ile wynosi z1 razy z2, to co było w naszym warunku g0 i ja to zrobię. Czyli w nawiasie zapiszę od razu wynik tego z1 razy z2, czyli to jest x1 razy x2 plus x1 y2i plus y1 x2i i minus y1 razy y2. I tu przemnożymy to przez x3 plus y3i i dostajemy następującą rzecz. Tu można sobie zatrzymać filmik i samemu to zrobić, żeby się po prostu nie sugerować i wiedzieć, co się dzieje w ogóle tutaj z tym mnożeniem. Ja tutaj będę powolutku wpisywać tutaj nasze wyniki, żeby się też nie pomylić. Potem weźmiemy sobie tak plus x1, x2, y3i i potem już przechodzimy do następnego, czyli będzie x1, y2, x3i, x1, x2, x1, y2, tak jest. I potem mamy, będzie ii, czyli będzie minus, czyli będziemy mieć x1, y2, y3. Potem będziemy mieć już następne, czyli to będzie plus y1, x2, x3i. Też będzie minus, bo tutaj mamy też i, czyli będzie y1, x2, y3. I tu już będzie minus y1, y2, x3 i minus y1, y2, y3i. No więc mamy tutaj lewą stronę. Nie wygląda to tak strasznie aż, aczkolwiek troszeczkę można się tutaj też rąbnąć, czy tak się brzydko wyrażę. I robimy to samo tutaj, czyli mamy z1, które zapiszemy sobie już jako x1 plus y1i. No i tutaj, moi drodzy, no niestety możemy sobie na piechotę przemnożyć to razy to, żeby od razu wpisać wynik. Czyli tu będziemy mieć x2, x3, potem x2, y3i, potem będziemy mieć x3, y2i i minus y2, y3. No i to samo, co wcześniej. I okaże się, moi drodzy, bo tutaj oczywiście dalej kontynuujemy, że faktycznie już jednym okiem można sobie sprawdzać, czy te wyrażenia gdzieś występują. I to będziemy robić. Czyli mamy x1, x2,
X3 i proszę zobaczyć, że to już mamy, czyli to już jest. Potem mamy X1 razy to następne, czyli będzie po prostu X1, X2, Y3 i sprawdźmy X1, X2, Y3 i nawet w tym samym miejscu. Dobra. I teraz następne, czyli mamy plus X1, X3, Y2 i X1, X3, Y2 i też mamy. I idziemy teraz do ostatniego tutaj składnika z X1, czyli będzie minus X1, Y2, Y3. Minus X1, Y2, Y3. Dobra. Czyli się zgadza. I teraz przechodzimy do drugiego składnika. I tak jak mówię, może, jeżeli możecie wykorzystywać własności liczb zespolonych, to to zróbcie. A jeżeli nie, to po prostu sobie się można pobawić. Czyli mamy tak, plus Y1, X2, X3 i potem nam się i tutaj zredukuje i kwadrat do minus 1, czyli będzie Y1, X2, Y3. No i sprawdźmy te dwa składniki. Y1, X2, X3 i jest i minus, żeby się zgadzał znak. Y1, X2, Y3 jest. No dobra, czyli jeszcze zostało nam tutaj też będzie minus i będzie Y1, X3, Y2. I będzie minus po prostu Y1, Y2, Y3 i. No i okazuje się, jest wszystko X3, X3, X3 jest tutaj. Wszystko się zgadza. Czyli tak jak wspominałam, faktycznie działanie tutaj jest łączne. Lewa strona równa się prawej, czyli mamy spełniony nasz warunek G1. Rozpoczynamy warunek G2, czyli chcemy znaleźć element neutralny E. Najlepiej, żeby był przemienny, no i wiadomo, żeby przemnożony dawał nam tę całą liczbę. Jak to zrobimy? Jeżeli wiemy, że nasze z, tak jak założyliśmy wcześniej, to jest x plus y i, gdzie w dalszym ciągu x i y są rzeczywiste, no to spróbujmy na początek znaleźć jakby to równanie. A przemiennością zajmiemy się później. Czyli mamy tak, x plus y i razy e, które nie znamy, musi dać nam x plus y i. I teraz chcemy się nad tym chwilę zastanowić. Odpowiedź generalnie jakby sama jest oczywista, bo jeżeli tu mamy to samo i tu mamy to samo, no to jakby samo się ciśnie tutaj, żeby powiedzieć, że e to jest 1. Teraz tylko pytanie, czy e równe 1 należy do naszego zbioru C1. I warto umieć to pokazać, nie tylko tak, to jest liczba zespolona, bo to prawda, ale trzeba to pokazać dokładnie. Czyli tak, jeżeli to jest 1, to mogę to zapisać jako 1 plus 0 razy i. Czyli moja część rzeczywista jest 1, część urojona jest 0. I wówczas widzę, że moduł z liczby e to jest 1 do kwadratu plus 0 do kwadratu, czyli pierwiastek z jedynki, czyli 1. Czyli tak naprawdę faktycznie należy to do naszego zbioru C1. Czyli mogę powiedzieć, że warunek G2 jak najbardziej jest spełniony. Poza tym, co do przemienności, widzimy, że jeżeli zapiszemy to e razy x plus y i już wiedząc, że e jest równe 1, jak najbardziej będzie to spełniało naszą szukaną przemienność. Dlatego tym się nawet nie musimy tak zbytnio przejmować. I teraz idziemy do warunku G3, czyli naszego elementu odwrotnego. Czyli teraz szukamy takiego elementu, żeby spełniał równanie, że jeżeli przemnożę z razy z symboliczne do minus pierwszej i najlepiej, żeby było przemienne, to żeby dało mi to element neutralny. No i zajmiemy się ponownie na początku tylko, żeby lewa równała się prawej, że tak się wyrażę. O przemiennością zajmiemy się na koniec. I o co chodzi? Jeżeli ja się zastanowię nad tym tak, że moje z to jest x plus y i. Szukam jakiegoś elementu odwrotnego na razie, którego nie znam. Nie mam pojęcia w ogóle, czy on istnieje, ale wiem, że musi dać mi 1. No i teraz, moi drodzy, co ja chcę zrobić? Muszę znaleźć to z do minus pierwszej, to symboliczne z do minus pierwszej. I teraz tak, jak to robię? No mogę podzielić przez ten nawias, prawda? Ale czy ja mam w ogóle działanie dzielenia tutaj jakiekolwiek w tym zbiorze?
mogę spróbować pomnożyć przez odwrotność na przykład, jakąś, przepraszam, przez sprzężenie. Dalej moduł będzie równy 1. No więc trzeba się tutaj dosyć konkretnie zastanowić, co w ogóle z tym zrobić, żeby nadal jakby obcować w tym, co mamy tutaj w naszym działaniu. No i tak naprawdę, jak się zastanowimy, no to spróbujmy podzielić tutaj, czy tak naprawdę pomnożyć przez odwrotność tej liczby taką rozumianą przez 1 przez, czyli dzielimy przez x plus y. I co dostajemy? Mamy tutaj z do minus pierwszej równe wtedy 1 przez. No i dobra. No i widzimy, że jest pewien problem. Na początek ten problem jawi się w tym, że już od razu tak naprawdę, że mówimy, kurczę, ale tu może być 0, x i y. No i teraz, moi drodzy, jeżeli x i y będą 0, no to absolutnie nie mogę tego zrobić. Ale potem się zaczynam zastanawiać, że x i y nie mogą być równe 0, dlatego że jestem w zbiorze, w którym liczby mają mieć moduł 1. Moduł z liczby, której x i y byłby 0, nie byłby równy 1. Dlatego to odpada, ta sytuacja w ogóle mi odpada, więc nie muszę się o to martwić. Czyli zobaczcie, ile zabrało nam tutaj założenie tego, jakie postaci są te liczby. I teraz idziemy dalej. No ta liczba generalnie, no ona nie jest jakaś straszna, prawda? Jeżeli chciałabym policzyć teraz moduł z niej, no to mogę zrobić moduł z licznika i moduł z mianownika, który wiem, że jest 1 i tak naprawdę mam już 1. Ale powiedzmy, że nie widzimy tego na pierwszy rzut oka i chcielibyśmy być pewni. Czyli co robimy? Mnożymy przez sprzężenie. Czyli mamy tutaj x razy x minus y i dzielimy przez x minus y. I co dostajemy? W liczniku mamy x minus y, a w mianowniku mamy x kwadrat minus y do kwadratu, czyli tak naprawdę plus y kwadrat. I teraz jak rozdzielę to na część rzeczywistą i urojoną, to okazuje się, że jeżeli policzę moduły teraz tych liczb, to tak naprawdę będę miała moduł z tego do kwadratu, dodać moduł z tego do kwadratu. No dobra, i pytanie, czy to w ogóle jest moduł równy 1? No ale jeżeli tu żeśmy przypuszczali, że jest, no to też powinno być. No dobra, no to spróbujmy iść w tę stronę, żebyśmy tak dobitnie pokazali, że to ma sens. Czyli liczymy moduł z elementu odwrotnego. Czy to w ogóle jest wykonalne? No dobra. Czyli tak, mamy x kwadrat dzielone przez x kwadrat plus y kwadrat do kwadratu. I tu będzie minus razy minus, czyli plus y kwadrat przez to samo. No i pod pierwiastkiem oczywiście. I teraz, żebyśmy absolutnie nie podnosili tego do kwadratu, musimy pamiętać, że z założenia z należy do c1. Czyli te mianowniki są równe 1 po prostu. Tak jak pokazywaliśmy to na początku. Czyli ja już jakby kasuje mi się mianownik, zostaje mi tylko x kwadrat plus y kwadrat, który też będzie równy 1, bo to są elementy z. Czyli to jest pierwiastek z 1, czyli 1. Czyli faktycznie ten element odwrotny nam pasuje, spełnia i istnieje dla każdego z, bo dla każdego z jestem w stanie zrobić coś takiego przecież. I x, y nie są zerem, bo muszą mieć ten moduł równy 1. Zatem dla każdego elementu istnieje element odwrotny i wygląda on w taki sposób lub w taki po przekształceniu, zależy jaką formę po prostu jest tutaj wymagana. Ale zazwyczaj wiemy z doświadczenia, że każe się nam sprowadzać to do postaci algebraicznej tego typu. No więc mamy, warunek G3 jest spełniony. I teraz ostatni, warunek G4. Moi drodzy. Co ja tutaj mogę zrobić w ogóle z warunku G4? Muszę wykazać przemienność. Jeszcze wracając tutaj na górę do przemienności, jak najbardziej będzie to spełnione, dlatego że same liczby zespolone są przemienne, więc tutaj ta przemienność też będzie działała. Jeżeli byśmy sobie przemnożyli tutaj czy z do minus pierwszej razy to, czy to razy z do minus pierwszej, i tak w rezultacie będziemy mieć 1, bo się skasują po prostu nam, mówiąc wprost, mianowniki. I teraz, moi drodzy, G4, czyli nasz warunek przemienności, tak naprawdę na podstawie G2 i G3 możemy to dostać. Jeżeli weźmiemy z1 razy z2, no to widzimy, że tu jest x1 plus y1i,
razy x2 plus y2i, prawda? I widzimy po prostu z własności nawet liczb rzeczywistych, że tu ta przymienność będzie zachodziła, bo to będzie po prostu x2 plus y2i. Możemy to wymnożyć, ale tu generalnie już żeśmy wcześniej trochę operacji zrobili, na których nam się po prostu to potwierdziło, więc nie będziemy tej przymienności tak dobitnie wykazywać. Jeżeli musicie, to trzeba byłoby to powymnażać i odwrócić po prostu iloczyny i z powrotem zapisać w taki sposób. Czyli przymienność zachodzi, a zatem jest to grupa abelowa. Nie tylko grupa, ale też grupa abelowa. Więc moi drodzy, bardzo ciekawy przykład. Te przykłady im takie ciekawsze, mówiąc wprost, tym coraz więcej jest tych obliczeń i takich kruczków, różnych wiadomości, które po prostu trzeba wykorzystać, dlatego polecam przy okazji powtarzać sobie tego typu rzeczy, jeżeli ich nie pamiętacie. Przed nami ostatni, 14 przykład w tej serii sprawdzania, czy struktura jest grupą abelową. Mamy do czynienia tutaj ze strukturą R kwadrat, czyli mamy punkty i działanie gwiazdka. Działanie gwiazdka jest interesujące, przyjrzyjcie się jemu na początek bardzo, bardzo ostrożnie, może już mieliście z takim czymś do czynienia. Czyli na początek powstaje nam ogólnie tutaj punkt, to jest ważna kwestia. I tutaj mamy na początek połączone pierwsze współrzędne minus drugie współrzędne, a tu jest w ogóle pewien miszmasz. Zatrzymajcie filmik, zobaczcie, czy wiecie, o co chodzi, żebyście potem też tutaj, jak będziemy sprawdzać te warunki, wiedzieli, skąd się co wzięło. Zaczynamy od G0, czyli sprawdzamy, czy działanie jest wewnętrzne. Jakie pytanie należy sobie zadać? Należy sobie zadać pytanie, czy to, co powstało, czyli x1 razy x2, minus y1 razy y2, potem y1, x2, plus x1, y2, czy to należy do mojej struktury? Czy to należy do mojego zbioru? Odpowiedź na to pytanie jest następująca. Ponieważ nie mam tu konkretnej postaci punktu, oczywiście, że to należy. Czyli to jak najbardziej należy do naszego R kwadrat, tak to nazwiemy, dlatego że i to jest rzeczywiste, i to jest rzeczywiste. Dlatego nie muszę się martwić o warunek G0, dlatego że jest on na pewno spełniony. Gdybym miała zapisane, że tu należą punkty specyficznie wyglądające, które w rezultacie tego działania coś dają, musiałabym się chwilę więcej zastanowić. No to idę do G1. Sprawdzam w warunku G1 łączność. No i teraz, moi drodzy, z tą łącznością tutaj może być pewien problem. Ustalmy tak, że mamy trzy punkty. x1, y1, x2, y2 oraz x3, y3. Wszystkie trzy należą do naszego R kwadrat. I teraz musimy połączyć je działaniem. I teraz tak, chodzi o to, że tu użyjemy sobie nawiasów kwadratowych. Jeżeli ja połączę działaniem pierwsze dwa punkty, i potem połączę dopiero wynik z punktem trzecim, to to ma być równe temu, jakbym najpierw połączyła te punkty drugi i trzeci i dopiero jakby połączyła to z pierwszym punktem. Czyli to będzie tak, że tutaj mam sobie czekający punkt pierwszy, dopiero tu na początek łączę w nawiasie te dwa punkty i dopiero ten wynik łączę z tym pierwszym. Czyli tu też musimy uważać, co z czym łączymy i w jakiej kolejności zwłaszcza, dlatego że mogą dać tu różne wyniki, te, zwłaszcza kolejność wykonywania na punktach naszych działań. No i teraz co z tym zrobić? Tu się bardzo przyda robienie działania trochę po lewej, trochę po prawej. Po prostu będzie czytelniej. Zaczniemy od lewej strony, którą już częściowo mamy rozpisaną i przepiszę sobie ten punkt wyjściowy. Patrzmy na indeksy, co się dzieje, żebyśmy się nie pomylili i łączymy go z x3, y3. I teraz musimy zrozumieć dogłębnie, czym jest działanie gwiazdka. Czyli ja na początku muszę połączyć pierwsze współrzędne, a pierwsze współrzędne, tutaj jest nie przy ten, tylko mnożenie, to jest ta współrzędna oraz ta, czyli to są pierwsze współrzędne. Czyli najpierw je łączę i uzyskuję kawałek tutaj
współrzędnej mojego punktu wyjściowego. Czyli przemnażam x3 przez to wszystko, czyli mam x1, x2, x3 minus y1, y2, x3 minus, czyli to jest wynik tego pierwszego mojego działania. Będziemy działania numerować po prostu. I teraz łączę drugie współrzędne, a drugą współrzędną jest to. O. Czyli łączę to z tym, przemnażam, ale jest odejmowanie. Czyli to odejmowanie wpłynie potem na ten znak, więc jeżeli chcecie, możecie sobie to w nawiasach dawać, żebyście widzieli, dlaczego się zmienią znaki. Czyli mamy tak, y1, x2, y3. I tu jest minus, który wpływa na plus, tak jak powiedzieliśmy, czyli będzie minus x1, y2, y3. I to jest koniec pierwszej współrzędnej dopiero. Czyli robię przecinek i piszę teraz drugą współrzędną tutaj. Czyli druga współrzędna mówi, weź drugą, dwójkę i połącz ją z x2, z tą jedynką. Ok, no to łączymy, czyli dwójkę z jedynką łączy, czyli to będzie y1, x2, x3 plus x1, y2, x3 minus, przepraszam, plus, weź teraz pierwszą współrzędną i połącz ją z tą, czyli u nas to jest jedynka z tą dwójką, czyli to będzie tak, x1, x2, y3 minus, nie stąd, nie stąd, tylko stąd, żebyśmy te znaki też połapali. Czyli mamy minus y1, y2, y3. I to jest zapisany nasza lewa strona, czyli współrzędna, która wyszła, punkt, który wyszedł po lewej stronie. I dopiero zobaczymy, czy po prawej stronie wyjdzie nam ten sam punkt. I tu, jeżeli potrzebujecie więcej rozpisać, więcej czasu i tak dalej, moi drodzy, tyle, ile chcecie, zatrzymajcie filmik, kolory, cokolwiek, żeby to wszystko było dla Was czytelne. Idziemy dalej, czyli bierzemy sobie teraz, zostawiamy w poczekalni ten pierwszy punkt i tu w nawiasie gwiazdkujemy sobie te dwa punkty. I zrobimy to na żywca, żeby już nie przepisywać, czyli mamy mieć tak, x1 razy x2, czyli pierwsze, czyli to będzie u nas x2, x3, czyli pierwsze łączymy, minus drugie łączymy, czyli będzie y2, y3. Jest pierwsza współrzędna. Teraz łączymy jak? y1, x2, czyli dwójkę z jedynką, tak jakby. Czyli u nas to będzie y2, x3 plus jedynka z dwójką, czyli to będzie x2, y3. I to jest współrzędna, punkt, który powstał nam z tej strony. I teraz zobaczymy, czy w rezultacie połączenia tego i tego powstanie nam to samo i będziemy mogli wyciągać dalsze wnioski. No dobra, czyli mamy znowu, co nam tutaj, co potrzebujemy? Najpierw pierwsze współrzędne łączymy. Czyli mamy x1, x2, x3 minus, bo jest tutaj minus, x1, y2, y3. No dobra. Minus, bo jest tutaj w działaniu naszym. I teraz łączymy drugie współrzędne i będzie tak. y1, y2, x3. I tu będzie minus, ponieważ tu mamy plus, ale z przodu działania był minus, więc mamy y1. Zapiszemy sobie to tu. y1, x2, y3. I to tak wygląda. I już, żeby się nie pogubić, spróbujmy coś pozakreślać i pozaznaczać, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Czyli mamy tu tak, x1, x2, x3, x1, x2, x3. Minus x1, y2, y3. Minus x1, y2, y3. Jest. Wszystko się musi zgadzać ze znakiem łącznie. y1, y2, x3. y1, y2, x3. Jest minus? Jest. Minus y1, x2, y3. Jest. Zgadza się. Czyli pierwsza współrzędna jest ok, to jest dobry znak, ale zobaczymy, jaka jest druga. I teraz idziemy dalej, czyli sobie kontynuujemy tutaj, czyli łączymy teraz y1, tą drugą z pierwszą. Czyli będzie y1
i tu będzie połączone z tą, czyli będzie y1, x2, x3 minus y1, y2, y3. I teraz mamy plus i łączymy x1, czyli ten nasz x1, z tą drugą współrzędną, czyli z tym. Czyli mamy x1, y2, x3, dodać x1, x2, y3. I zamykamy. I to jest druga współrzędna i sprawdzamy. Czyli mamy tak. Y1, x2, x3. Zgadza się. X1, y2, x3. X1, y2, x3. Zgadza się. X1, x2, y3. Jest. I minus, zgadza się, y1, y2, y3. Zgadza się. Czyli okazało się, chociaż nie do końca się na to zapowiadało, że działanie jest jak najbardziej łączne, nasza gwiazdka, czyli lewa strona równa się prawej i warunek G1 jest spełniony i przechodzimy teraz do elementu neutralnego. Jak będzie wyglądało wykazanie sprawdzenia warunku G3? Mamy tutaj warunek, bierzemy sobie jakiś dowolny punkt z R do drugiej. Powiedzmy, że to będzie nasz element neutralny E, ponieważ musimy dostosować to do warunków zadania i nie możemy napisać E, ponieważ nasze działanie dotyczy dwóch punktów, nie moglibyśmy ogólnie w ogóle sprawdzić, jak to wygląda, dlatego zapisujemy to w formie ogólnej E1, E2. I tutaj mamy przemienność i musi dać nam nasz punkt. No więc od czego zacząć tutaj? Generalnie nietypowo zacznę od przemienności, dlatego że jest ją najłatwiej wykazać, z tego względu, że jeżeli wezmę lewą stronę tutaj, to okaże się, że dostaję po prostu x1 e1 minus y1 e2. Natomiast tutaj jako drugą współrzędną, przepraszam, dostaję y1 e1 dodać x1, e2. I to jest lewa strona i po prawej stronie dostaję e1, x1 minus e2, y1 i możemy sprawdzić, że mamy x1, e1, jest, e2, y1, jest, czyli ta pierwsza współrzędna się zgadza. I teraz mamy tak, e2, x1 dodać e1, y1. I okazuje się, że jak zamienicie sobie kolejność mnożenia i dodawanie są przemienne, czyli faktycznie dostajemy to samo, czyli lewa strona równa się prawej i zachodzi przemienność. Ale niestety przemienność nie daje nam tutaj, przemienność z ewentualnym elementem neutralnym i tak naprawdę z każdym, bo jest to ogólny po prostu punkt. Ale chcemy wykazać ogólnie i sprawdzić, czy istnieje element neutralny. I okazuje się, że musimy zrobić w taki sposób, że powiedzmy, bez względu na to, czy lewą, czy prawą stronę przemienności sobie sprawdzimy, no musimy zacząć wyjść od tego warunku, że to ma dać nam nasz punkt startowy. I teraz tak, jak to zrobić? Czyli powiedzmy, że ja wezmę tę lewą stronę, czyli przyrównuję sobie coś takiego. I moi drodzy, dostaję tutaj niezbyt ładny układ równań, bo to jest przyrównywanie punktów, czyli ja przyrównuję jeden punkt do drugiego, co oznacza, że współrzędne, które znajdują się na odpowiednich miejscach, przyrównuję. Czyli inaczej tego zrobić nie mogę, muszę sięgnąć troszeczkę do geometrii analitycznej. Czyli mamy tak, że x1 równa się x1 e1 minus y1 e2. Y1 to jest y1 e1 dodać x1 e2. I taki układ równań mnie czeka, żeby rozwiązać. I tak naprawdę, moi drodzy, mogę to zrobić naprawdę na wiele sposobów, mówiąc szczerze, bo po prostu muszę się zastanowić w ogóle, co jest dla mnie tutaj najkorzystniejsze, jeżeli chodzi o całe rozwiązanie. No i powiedzmy, że wybierzemy sobie, ponieważ tutaj mamy E2 i tu mamy E2 i mamy przeciwne znaki, no to możemy sobie na przykład to pomnożyć przez x1, a to pomnożyć przez y1. I tak jak mówię, tu jest po prostu do wyboru, do koloru, można sobie samemu nawet próbować wyliczyć x1 czy y1 i wstawić do drugiego. Dlatego tu róbcie tak, jak uważacie. I co dostaję? Tu będę miała tak, x1 kwadrat, tu też będę miała x1 kwadrat, ale e1. No i tu mam x1, y1, e2.
Tu jak pomnożę, to z kolei będę miała przy y kwadraty. Ale dostaję to samo wyrażenie, które już nawet uporządkuję jako mnożenie, żebyśmy mieli i widzieli, że to jest to. I teraz dodaję obustronnie. I co się okazuje? Okazuje się, że to mi się zredukuje tak, jak chciałam. I po jakby jednej stronie równania dostaję x1 kwadrat plus y1 kwadrat, a po drugiej stronie, jeżeli jak wyłączę e1, bo jak to dodam, będę mogła wyłączyć e1, dostaję x1 kwadrat plus y1 kwadrat. Bardzo ciekawe to jest. I zobaczcie, co się dzieje. W momencie, kiedy obie współrzędne są różne od zera, czyli jeżeli jakby x1, y1 są równe 0, to dostaję, że 0 równa się 0. Tożsamość, jest to prawdziwe, czyli nie martwi mnie to. Natomiast jeżeli x1, y1 jest różny od zera, to wówczas mogę podzielić obie strony i wówczas dostaję, że e1 jest po prostu równe 0. Przepraszam, e1 jest równe 1, przepraszam. I bo obustronnie mogę podzielić przez ten nawias. I teraz zastanówmy się, co się stanie, gdyby któraś z tych współrzędnych była równa 0. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że x1 jest równe 0. Co się dzieje? Wówczas mamy, że y1 kwadrat równa się e1 razy y1 kwadrat. I wówczas dochodzimy do tego samego wniosku, co tutaj, że jeżeli y jest równe 0, no to wychodzi nam 0 równa się 0. A jeżeli y1 jest różny od 0, no to wychodzi nam właśnie taka odpowiedź. Dlatego nie musimy tego warunku, gdybyście chcieli tutaj jeszcze na to pokusić, nie musicie tego rozpatrywać. Ale warto mieć takie rzeczy drobne na uwadze. Czyli dostaliśmy pierwszą współrzędną ewentualnego elementu neutralnego. No to wracamy z nim, obojętnie do którego równania, czy do tego, weźmy to pierwsze na przykład. I co dostajemy? Możemy nawet wrócić tutaj, będzie nam jeszcze wygodniej. Weźmy sobie nawet to pierwsze. Czyli dostajemy, że x1 równa się x1 minus y1e2. I tutaj mamy y1 równa się y1 dodać x1e2. Mamy coś takiego. I co mi to ogólnie daje? No teraz muszę się pobawić, żeby wyłuszczyć jakkolwiek e2. No i na przykład mogę sobie tutaj, bo widzę, że mi się zredukują, mogę na przykład przenieść sobie w dowolnym układzie albo x1, albo y1, czyli mogę skorzystać tylko z jednego z nich. Czyli wychodzi mi tutaj na przykład z pierwszego, że mam 0 po przeniesieniu x1 na lewo równa się minus y1e2, czyli wychodzi mi na to, że albo e2 jest 0, albo y1 jest 0. Y1 mnie nie interesuje generalnie, czy jest równy 0, czy jest równy czemuś innemu. Interesuje mnie ta odpowiedź. Czyli wyszło, że dla E1, E2 wychodzi 0. No dobra, czyli wychodzi mi, że mój element neutralny to jest punkt 1, 0. Czy to prawda? Bo trochę się naliczyliśmy, układ równy był skomplikowany. Chciałabym sprawdzić. Wracam sobie na przykład tutaj, albo wracam sobie tutaj na sam początek, gdziekolwiek chcecie. Czyli zadaję sobie pytanie i warto to sprawdzać przy takich skomplikowanych odliczeniach, czy jeżeli wezmę dowolny punkt, przemienność mam wykazaną, zadziałam moją gwiazdką i wezmę razem neutralne, czy da mi x1, y1, tak jakbym chciała, tak jak to zapisaliśmy. No to idziemy do naszego działania. Czyli mamy x1 razy 1, to jest x1 minus y1 razy 0, czyli zostaje x1. Jeżeli teraz zadziałam tak, y1 razy 1 to jest y1, dodać x1 razy 0, y1. Czyli ten element jest ok. I tak jak mówię, jeżeli macie chwilę, warto to sprawdzić, bo może się gdzieś okazać, że na przykład wychodzi kilka elementów neutralnych. Zdarzają się takie przypadki przy skomplikowanych układach równe. Natomiast może się wykazać taka sytuacja, że po prostu element nie pasuje. I teraz mamy tutaj wykazane, czyli istnieje ten element i jest równy 1, 0. I to jest na pewno punkt i on na pewno należy do R kwadrat. Przechodzimy do warunku G3. Jak wyznaczyć elementy odwrotne?
Widzimy tutaj nasze równanie. Poznaliśmy element neutralny w poprzednim punkcie. I teraz tak, zostawiam dla Was jako zadanie domowe udowodnienie przemienności, czyli tutaj tej części, żeby lewa równała się prawej. Podobnie dzieje się to jak w podpunkcie poprzednim, dlatego możecie sobie spokojnie sami to zrobić. My zajmiemy się ogólnie próbą znalezienia inwersów, elementów odwrotnych. No i teraz tak, wykorzystamy na przykład tę część i przyrównamy to do punktu 1,0. I korzystając z definicji naszego działania gwiazdka, mamy co? Mamy tutaj następujące współrzędne. Pierwszą. I teraz mamy drugą, czyli mamy y1 razy x1 do minus pierwszej i x1 razy y1 do minus pierwszej. I to ma być równe 1, 0. I podobnie jak poprzednio, musimy przyrównać po kolei współrzędne do siebie. Czyli mamy tak, x1, x1 do minus pierwszej równa się 1. I tak samo ta druga współrzędna. Równa się 0. I dostajemy układ równań, który też jest dosyć ciekawy. Nie ma co się oszukiwać. Niestety tu nie mamy nic podobnego, bo tutaj jest 0, więc byłoby fajnie, gdybyśmy mogli sobie coś wyłączyć. Dlatego możemy zrobić to w różny sposób. Na przykład, jeżeli tu jest plus i minus, tak jak poprzednio zrobiliśmy, przemnożymy sobie pierwsze równanie razy x1, a drugie razy y1 i potem zredukujemy ten wyraz. Czyli mamy następująco x1 do kwadratu, potem mamy x1 razy y1 razy y1 do minus pierwszej, to jest x1. Potem mamy y1 kwadrat razy x1 do minus pierwszej. I potem mamy to samo wyrażenie, ułóżmy je tak jak trzeba, czyli x1, y1 razy y1 do minus pierwszej i to jest 0. I teraz jak dodamy obustronnie, no to tak jak wspominaliśmy, zredukuje nam się to wyrażenie do 0. Po lewej stronie natomiast zostanie x1 kwadrat, x1 do minus pierwszej, y1 kwadrat, x1 do minus pierwszej, równe x1. I to już jest bardzo fajne, ponieważ możemy wyłączyć sobie x1 do minus pierwszej i zostaje nam w nawiasie x1 kwadrat, dodać y1 kwadrat, równa się x1. I teraz, moi drodzy, spróbujemy przedstawić pierwszą współrzędną naszego elementu odwrotnego. Ale są pewne zastrzeżenia już. Widzimy to już. Jeżeli przeliczyliście z nami poprzednie przykłady, a polecamy, żebyście to zrobili, bo się po prostu wprawicie w to wszystko, widzimy już problem. Bo jeżeli wiemy, że x1 i y1 będą równe 0, to mamy problem w mianowniku, ale nie do końca. Dlatego, że ta postać to już jest przekształcenie tej postaci. Ale gdybyśmy na początek stanęli sobie w tym miejscu i podstawili nasz punkt 0,0, okazuje się, że dostajemy 0 równa się 0. A to jest przecież prawda. I tu, moi drodzy, jest pewne... Generalnie chodzi o to, że mamy zapisane w warunku G3, że każdy element pochodzący z naszego zbioru musi mieć element odwrotny. W tym momencie każdy element, a dokładnie 0,0, ma nieskończenie wiele elementów odwrotnych. I tu pojawia się ten problem, że tak naprawdę te elementy odwrotne, oczywiście one się mogą powtarzać w pewnym sensie, dlatego że różnie te wzory się tutaj czasami pokazują. Natomiast chodzi o to, że jeżeli ja wezmę sobie jakiś punkt, no ciężko byłoby mi powiedzieć, że ma element odwrotny, jak ma ich nieskończenie wiele. On ma, ale chcemy, żeby miał jeden. I oczywiście inny element też może mieć podobny lub taki sam element odwrotny. Natomiast dobrze by było, żeby jeden element pochodzący z danego zbioru miał jeden element odwrotny. Czyli taka funkcja, czyli nie chcemy, żeby on miał ich nieskończenie wiele albo więcej. Czyli nie możemy przyjąć tego jako odpowiedź pozytywną, mimo że bardzo ładnie wyliczyliśmy pierwszą współrzędną naszego elementu odwrotnego. I dla elementu 0,0, ponieważ jest problem,
to niestety warunek G3 jest niespełniony. I oczywiście można by pominąć dedukcję tą. Wiele osób tak robi i przychodzi do tego i mówi, że ponieważ jest mianownik i nie może być w mianowniku zera, no to nie istnieje. Ale ono istnieje, ich istnieje nieskończenie wiele. Dlatego warto też mieć to na uwadze. No i cóż, moi drodzy, czyli to nie jest grupa. W takiej postaci, w jakiej jest przedstawiony zbiór, nie jest to grupa. Dlatego, że gdybyśmy wyrzucili ten nieszczęsny punkt 0,0 z naszego zbioru, spokojnie byłaby to grupa, co więcej, grupa abelowa, przemienność wykazywaliśmy i macie jako zadanie domowe też wykazać. Dlatego tutaj w tej postaci to nie jest grupa, dlatego proszę uważajcie z różnymi wnioskami i też patrzcie, jak to u Was jest na zajęciach, bo każdy też wykładowca po swojemu troszeczkę te rzeczy związane z grupą tłumaczy. Ale bierzcie dużo rzeczy po prostu na taką czystą logikę. I też bardzo Was proszę, ponieważ jest to ostatnie zadanie z tego cyklu, żebyście nie robili zadań z automatu, bo często jak robi się ich więcej niż na przykład 2 czy 3 przykłady, robi się je po prostu tak schematycznie. No nie, z grupami jest tak, że potrafi mała zmiana znaku dać totalnie inny, bardzo ciekawy przykład. Jakaś zmiana postaci zbioru, dlatego bądźcie uważni i obserwujcie dobrze każde zadanie. Za chwilkę małe podsumowanie, moi drodzy, i koniec naszego filmu. Przeliczyliśmy, moi drodzy, w filmie związanym z grupami i grupami abelowymi 14 przykładów jak dotąd. Jeżeli mielibyście ochotę na więcej, a mamy ich naprawdę sporo w zanadrzu, możemy zrobić kolejne części tego cyklu, żeby po prostu mieć co ćwiczyć, ale ważne, żebyście Wy z tego cyklu wynieśli zawsze jak najwięcej, dlatego że tak naprawdę potrzebujecie co? Sprawdzić warunek G0, czy działanie jest wewnętrzne. Róbcie to, czy Wasz wykładowca Wam powiedział, że jest, czy nie jest. Czasami następują bardzo ciekawe pomyłki i wówczas zadanie jest trochę bez sensu do liczenia. Oczywiście sprawdzamy łączność i sprawdzamy istnienie elementu neutralnego razem z przemiennością oraz istnienie oraz sprawdzamy to, czy każdy element z danego zbioru ma swój element odwrotny i najlepiej, żeby to było jednoznaczne, czyli żeby ten element odwrotny był jeden, ale może się powtarzać dla innych także. No i oczywiście, gdy chcemy, to jeszcze możemy dodatkowo sprawdzić przemienność, ale czasami ona już sama wychodzi, wtedy mamy grupę abelową. Jeszcze jedną rzecz, może ktoś jeszcze będzie tutaj w tym podsumowaniu, dojdzie do niego i posłucha. A propos tutaj przemienności w tych dwóch warunkach. Tu jest pewna sprawa, która jest, będziemy rozpatrywać w dodatkowym, osobnym filmie. Przemienność tutaj, dlatego że w różnych źródłach różnie pisze. Często jest nieuwzględniona w warunkach przemienność absolutnie i jak dostajecie po prostu definicję grupy, totalnie przemilczana jest przemienność przy elemencie odwrotnym i przy elemencie neutralnym. I wówczas następuje pewne niedomówienie i nie wiadomo tak naprawdę, czy traktować to, czy nie. I wtedy ogólnie mówi się, że jeżeli na przykład zachodzi z jednej strony tylko, a zdarzają się przykłady, że na przykład przy elemencie neutralnym czy odwrotnym z jednej strony tylko zachodzi dana własność, a z drugiej strony jest coś innego i mówi się element prawostronny, lewostronny. Dlatego tak ważna była dla mnie w tych przykładach przemienność, żeby uściślić pewne rzeczy, bo pamiętajcie, że możecie, jeżeli macie dany element X, możecie działać na niego z jednej strony, ale też możecie działać na niego z drugiej strony i ważne jest, żeby jakiś element spełniał pewne rzeczy z obu stron, bo inaczej to musimy potem rozważyć jakieś dodatkowe przypadki. Szczegóły są tutaj ważne, co podkreślam przez ostatnie prawie 3 godziny, dlatego w strukturach algebraicznych proszę nie robić rzeczy za szybko i proszę nie robić rzeczy, tak jak mówiłam przed chwilą, po prostu schematycznie, bo drobna zmiana powoduje naprawdę dosyć spore konsekwencje. Patrzcie na to, jakie macie zbiory, co Wam z tego zbioru wypada, jakie są postaci danych elementów i przede wszystkim, jakie macie działania. No i proszę dużo poćwiczyć na różnych, nie tylko na jakichś literkach ze zbioru liczb rzeczywistych, tylko na macierzach, na jakichś dziwnych postaciach, na dziwnych działaniach, na liczbach zespolonych, żeby po prostu, jeżeli wiecie, że na przykład może Was to czekać, żebyście mieli pojęcie, jak to się robi w różnych przypadkach. No i cóż, moi drodzy, jeżeli byście mieli pytania do tego tematu, zapraszam do kontaktu mailowego. Jakieś ciekawe przykłady grup możecie nam podesłać, chociaż tak jak mówię, mamy ich bardzo dużo w zanadrzu. Zapraszam na kolejne filmy z cyklu
algebry i nie tylko, które znajdziecie na naszym kanale. Już sporo jest kursów i różnego typu maratonów. No i cóż, zachęcam do subskrypcji, polubienia filmu i słyszymy się w następnym.